Witamy was bardzo serdecznie, bez zbędnych ceregieli. Przepraszamy za minimalne spóźnienie. Wiedziałem, że tak będzie. Pierwszy raz na żywo. Mamy swojego królika doświadczalnego, a tak naprawdę wspaniałego gościa, ale najpierw przedstawię współprowadzącego. Arek Rascitasz. Przemek Rudzki. I Radosław Majewski, człowiek... który się spóźnia na żywo na pierwszy. Powaga. Właśnie, pierwsze pytanie do ciebie. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się spóźnić do klubu, chociaż to jest pewnie pytanie retoryczne, albo inaczej, jaką największą karę zapłaciłeś za spóźnienie na trening? O. No ja raczej się nie spóźniam. Znaczy poza dzisiaj, ale dzisiaj byłby powiedzieć, że się będzie no bez kar. Nie ma kar, no to jakoś łatwiejsze. Ale nie, no pamiętam, że pierwszą karę taką, może nie spóźnienie, ale taką trochę dziwną, jak pojechałem do Anglii, to zapłaciłem za wybijanie piłki za siatkę. Bo masz normalne boisko treningowe. Podejrzewam, że Fabian ci opowiadał. I tam jest siatka. I tam masz siatkę i jak ona wyjdzie i od przeczki się odbije i wyjdzie, powiedzmy, tam do domu, bo tam było na foreście, bo zawsze tak, że było, znaczy tak, do dzisiaj jest tak, że trening grant jest, powiedzmy, no jak te pudło, i za pudło od razu są domy mieszkalne. Nie? I ja przyjechałem pierwszy raz i mówię, nie no, tam nie za bardzo miałem pieniądze i szanowałem pieniądze i tak patrzę, znaczy do tej pory szanuję, ale szanowałem, żeby nie było żadnych kar i tak dalej. I na koniec tygodnia przyszło mi, gościu mówi, trener akurat, asystent mówi, 250 funtów. Ja mówię, why, big guy, why? Ale ja mam tylko 50. Ja nie miałem wtedy forsy tak za bardzo. Przecież ja pojechałem tam z Nokią, wiesz, kto taką z klapką, z Pumy po butach, po korkach, miałem kosmetyczka, tam wszyscy Gucci, Louis i tak dalej. A ja mówię, kurde, ty, skąd ja wezmę te hajsy? I mówię, dobra, przynajmniej po pierwszej pensji, żeby ode mnie wzięli. A za wybijanie piłki za siatkę, bo tam musiał iść kitman, no to musiałem zapłacić. Nie? Ja nie byłem na to przygotowany, ale jeżeli chodzi o spóźnienia, chyba nie, ale podejrzewam, że ktoś mnie poprawi, no, jeżeli ogląda program. Dzisiaj, no poza dzisiaj. Jesteśmy dzisiaj. Co jeszcze, za co jeszcze było? Za co karane? Kasowali, no bo to nie, jest... kasowali za dziwne sprawy. Karomierze teraz... są fajne w ogóle, fajnym tematem są karomierze, to zostajmy może faktycznie przy tym. Przy karomierzach, no to akurat teraz i to świeża sprawa, no bo chciałem zapytać o wieczystą, żeby się kończy kontrakt dzisiaj i tak deadline day. To jest totalny tak, przypadek. No, tak, przypadek, że się pojawiliśmy dzisiaj. Zwłaszcza, że zaprosiłem cię wczoraj. Wczoraj, no tak, a mówisz, że od 3 lat, ale to też mi się wydaje, że to tak nie do końca. Jeszcze nie? W niuansiek byliśmy. Tak, zapraszaliśmy ciebie, no ale... bez sensu po piwnicy. Bo to nad nisko, za nisko, no też tak. Tu inaczej, inny poziom. Inna liga. Wiesz co, widziałem teraz kary, jeżeli chodzi o Premier League, akurat to kolega wysłał na jedną z grup, że masz za snuzy, te wiesz, te co takie pakujesz. Pod Jones, tak, na pod Jonesa, czy tam jeszcze w inne miejsca, nie? I że masz na przykład 200 funtów, jeżeli chodzi o kluby Premier League. No to już taka duża kara. W baseballu się obrażą na takie kary. Ale tam, ty, no ja mam przecież, znaczy mam, no jakbym w Anglii, no to już ile, no lat, kurczę, 7, 8, 9 lat, no to normalnie w przerwie też to brali. Ja w ogóle tego nigdy nie stosowałem. Raz spróbowałem, ale że to jest... tytoń, snusa, no tytoń, ten... wiesz, bo schodzisz adrenalina. W przerwie meczu? Schodzisz adrenalina, jest no. Mecz i nagle sobie ktoś siada, wiesz, trener tam ci nagaduje, a on tak... No i odchodzi, nie? Bo to taki luz ci daje, niby, ale ja jakoś tak papierosowy nie jestem, nie? Bardziej cygara, ale to też okazjonalnie, nie? Jaka tak? Będzie twoja przyszłość? Bo tak, po twoim kolanie widać, co się wydarzyło. Aha, możemy już pokazać. Go nie jest dziwne, mocno, tak. Jest mocno poszyte. A tu powinien tatuaż jakiś. Wygląda jak taki dokładnie czerwony tatuaż. Troszeczkę. Albo właśnie, zrób sobie tatuaż na tym, że to jest niby tatuaż. Teoretycznie powinienem, ale zobacz, jeszcze się tak telepię trochę, no bo jestem, wiesz, 4 tygodnie po operacji, no na razie jeszcze wcześnie, więc na dzisiaj szczerze nie wiem nic. No za wcześnie, żebym w ogóle z kimkolwiek rozmawiał. Okej, ale co ty byś chciał? No to też jest zagadka. Myślałem o tym, żeby normalnie wrócić do piłki styczeń, luty. Okay. Ale od teraz, jak zacząłem przygotowania, rehabilitację, to może być tak, że to będzie luty, marzec. Nie? Ale też zobaczymy, jak ja będę wyglądał w trakcie, czy będę mógł się przygotować z jakąś drużyną, bo to w 4. bądź 5. miesiącu rehabilitacji już teoretycznie możesz wchodzić do piłki, jakieś tam zwroty, skręty i tak dalej. Z kontrolą pewnie. Tak, ale z kontrolą cały czas. No i 6., 7. miesiąc już niby mógłbyś może zagrać, ale jakieś takie gierki też kontrolowane, nie? Że taki jesteś, powiedzmy, tym jokerem. Więc nie wiem, no na dzisiaj nie mam, znaczy dzisiaj do 24 mam kontrakt i tyle. No i na razie, wiesz, ja też lubię takie rzeczy, żeby coś się kręciło i to nie jednej osobie mówiłem. Podejrzewam, że tak trochę, ja jestem taki lekko uśmiechnięty, wiesz, w cudzysłowie, że też dodaje mi takich dodatkowych, fajnych, pozytywnych emocji, jak są takie rozmowy albo wyjazdy na mecz, takie coś innego niż codzień, nie? Zresztą jak śledziliście, no to podejrzewam, że gdzieś tam opowiadałem, jakie różne rzeczy w trakcie piłki robiłem jeszcze poza treningami, nie? Na przykład jak już szukałem jakichś tam dodatkowych emocji. No pamiętam, we Lwowie. No nie, no, pamiętasz to ile? 12 lat temu. Ale nie, wiesz, to ile? 12 wiesz, to muszę ci coś nie, powiedzieć. Jeszcze. Kiedyś Jerzy Pilch,
czyli świętej pamięci, no znakomity pisarz, podczas wywiadu powiedział mi takie zdanie. Wszyscy ludzie mają pretensje do tego Radka Majewskiego, że on tam, że tam był. A ja coś panu powiem, panie redaktorze. Ja to sam bym się napił z Borucem. Nie mam do niego w ogóle żadnych pretensji, tak powiedział, więc był pierwszą osobą, która wzięła cię. Która wzięła mnie w obronę. Wtedy no naprawdę dużo się działo, ale ja nie umiałem tego udźwignąć, no jeżeli chodzi o psychikę, bo... Ale to ciebie strasznie tak uderzyło, że się tam znalazłeś i później ta... Czy ja się znalazłem z tego względu, no, że Artur się zna z chłopakami z Pruszkowa. No i jak ja dostałem telefon do pokoju, że jak mógłbym nie przyjść, a ja miałem ile, 22 czy 3 lata, no to taki początek kadry, nie? Dla mnie to był i też, wiesz, wielkie osiągnięcie. Znaczy wielkie osiągnięcie, powiedzmy, żeby pojechać. Majewski, masz tu się stawić. Nie, on już nie dyskutuj. Wiesz co, ja tak do końca nie pamiętam jego słów, ale to było coś. Pokój 207. Zaraz. Wiesz, coś na tej zasadzie. No to no, co możesz powiedzieć? No to idziesz i to się źle kończy dla ciebie. No to źle to się wygląda, źle to później wygląda. Ale wiesz, no to tak wyglądało dlatego, że ja tylko wracałem do Polski. W sensie kamery, wywiady. Ja pierwszy raz miałem na sobie takie duże zainteresowanie, ale jakby nie umiałem w tych czasach, to powiesz, ale świetnie. Ale w tamtych czasach piłka i tak naprawdę tylko jeden temat, no to nie umiałem tego przekuć na jakby z dystansem, bo później dopiero trening mentalny u mnie wszedł, jak pojechałem do Anglii i wiele innych rzeczy. Ale pamiętam do dzisiaj, to już ile to jest? 15 lat plus minus, nie? Pojechaliśmy na ŁKS pierwszy mecz i tam te trybuny tak nie za bardzo wrzały, nie, nie za dużo było tych ludzi, nie za wielkie widowisko też się szykowało. I słyszałem taki moment, nie? Łęski, ty alkoholiku! I słyszę piwo, jak... Tak się otwiera z grobą, jak się otwiera. Ja mówię, aha, okej, okay, nie? I tak zamykasz oczy i znowu jesteś w pokoju w Lwowie. I tak się źle czułem, nie? Ale powiem szczerze, że to chyba pierwszy był taki moment. Ja teraz opowiadam o tym z takim, wiesz, no łatwo mi się opowiada. No ale wtedy... Dystans, no. Tak, no ale ja się też tego nauczyłem, nabyłem tego, bo w Anglii to też mnie nauczyło życie, nie? Jak ale tak jak sobie popatrzysz teraz, to... Masz to, nie? Jakby jeden melanż w pokoju hotelowym, brzemienny w skutkach, i patrzysz sobie na Jacka Grealisha, jak się dobrze bawię. Ja myślę, że okoliczności są ważne, wiesz, po potrójnej koronie. Tak. A my przegraliśmy mecz, no, wiesz, my tam średnio wyglądaliśmy i okoliczności, okej, wszystko jest fajne, ja też na płaski talerz nalewałem mleko, żeby płatki przykryć. Fajne, to jest śmieszne, zawsze sobie to przypominamy. Artur się bez klapek zszedł na dół i patrzył, gdzie tu się dzieje, żeby śniadanie zjeść. Darek przegryzł tam tą końcówkę od prysznica. Każdy miał swoje jakieś tam, wiesz, etapy. To jest fajne dzisiaj, ale wiesz, druga sprawa jest taka, że wtedy nie było. Jak no, Leo nas no, zabrał tak. Na dół, Leo i Marta. A co powiedział do was Ben Hacker wtedy? Żebym ja to rozumiał, to nie to. Bo ja wtedy po angielsku, ja wtedy mocno średni byłem. Przecież jak jechałem do Anglii, to był, wiesz, cat, dog, house, yes, yes, oh yes, wiesz, i tyle. I money. Ale rozumiem, tak. Że Leo Ben Hacker nie mówił cat, dog, house. Nie, cat, dog, house nie mówi, Marta wszystko. Out of the house powiem. Ale alkohol jest tak samo po polsku, jak po angielsku. No, whisky, może inaczej. Whisky, coś tego typu. Nie, ona mówi, pamiętam, że Marta przetłumaczyła nam, że daliście się złapać. No i to jest problem, to jest, nie? Problem. Że jeżeli byśmy jeszcze to ukryli, żeby to nie wyszło na zewnątrz, no to byłby pół drogi, pół biedy, bo tak naprawdę Leo wiedział, że takie rzeczy się dzieją. No czy wygrasz mecz, czy przegrasz mecz, okej, okay. Znaczy żeby to źle nie zostało zrozumiane, bo wiadomo, że jak przegrywasz mecz, no to jednak przeżywasz to, bo to nie jest takie proste. Ale jest taki czas, gdzie dostajesz ten wieczór do tam powiedzmy 11-12, a to się... Po prostu przedłużyło. Wiesz, w Anglii jest takie powiedzenie, ono się ukuło przez lata tego, no, kultury picia, bo była kultura picia alkoholu na wyspach przez piłkarzy i było win or lose, always on the booze. Oh yes, oh yes. Oh yes. Yeah. Ale muszę ci powiedzieć, że wtedy w Lwowie, bo ja na tym meczu byłem i obudziłem się rano i bardzo zaniepokoiła mnie jedna rzecz. Bo miałem około 80 nieodebranych połączeń od różnych ludzi z Polski. To dużo. I pomyślałem, sobie, co się stało? Coś musiałeś. A tam w tym artykule pierwszym, który się ukazał, że piłkarze pili w towarzystwie dziennikarzy, po prostu przez tych wszystkich ludzi z Polski padło podejrzenie, że ja byłem z wami podczas tego melanżu. Aha. I musiałem po kolei każdej osobie słuchaj, wszyscy do mnie dzwoni, TVN24, czy pan był w tym pokoju? Ja powiem ci szczerze, pierwszy raz miałem takie zainteresowanie. Telefon na telefonie, do fakty po faktach, chyba pani Pochankę chciała mnie zaprosić. No takie telefony, ja mówię, i ja na to nie byłem gotowy, no, nie umiałem tego. No nie, no, wiesz, no ja miałem 22-3 lata, no to wtedy jesteś skupiony na piłce i tyle.
Ale jak mówisz o kulturze Anglii i piciu, no to powiem ci, Anglia to jest. Grillisz i to tak, że, on, to, że to oficjalne jest, no to to a co ty o tym sądzisz, że piłkarz, który jest idolem wielu młodych ludzi, bo ja rozumiem świętowanie, jakby to jest spoko, nie? Natomiast no za chwilę masz mecz reprezentacji Anglii i reprezentant Anglii i gwiazda Manchester City pije z gwinta wódkę na oczach absolutnie wszystkich. A to się dziwię, że nie whisky. Także, ale... także dzieci. Whisky pewnie też, bo ja myślę, że tam wszystko wjechało. To było mieszanie. Ja mówię o tym takim kultowym ujęciu, kiedy on przychyla butelkę i wlewa sobie prosto do ust. Bo ja powiem ci szczerze, że mam mieszane uczucia. A ja się nauczyłem, jeżeli chodzi o Anglię i mieliśmy trenera Billy Davis, to był pierwszy, który mnie wziął jakby do Anglii po meczu Wolverhampton, tam U21 graliśmy i wtedy mnie oglądał. No jak poszedłem do Anglii, to jest Christmas Do, czyli to jest grudzień zazwyczaj, nie? Grudzień, czy to pierwsza połowa, czy druga połowa, to już w zależności od drużyny. I zazwyczaj gdzieś jedzie na imprezy, Manchester, Newcastle, Londyn i tak dalej. Harry Redna przeklinał te imprezy, powiedział, że to jest najgorsza zmora angielskiej piłki. Dlaczego? No bo powiedział, że zawsze piłkarze wchodzą na czworaka, zawsze paparazzi kogoś złapią i zawsze, zawsze jest problem do rozwiązania. Okej, no i przechodząc do Grealisha, trener zawsze mówi tylko tak, żeby was policja nie złapała. I tyle, i koniec. I masz sobotę. Porada dnia. Tak, i masz sobotę, ale w Anglii jest jakby mental jest taki, że masz sobotę, wychodzisz na miasto, wychodzisz gdziekolwiek, coś tam robisz, działasz i powiedzmy wracasz flakiem, wrakiem czy dętką totalną. Niedzielę, no mniej więcej to tak, znaczy nie, że każdy weekend, tylko że wygrywasz mecz, to wiadomo, entuzjazm jest. W poniedziałek jesteś na 150%, że nie ma szans, żebyś powiedział w ogóle o nim, że gdzieśkolwiek wyszedł, tylko że już jest gotowy na trening. I to jest taka różnica, że nie ma tam dni wolnych, albo nie ma dni, że jest jakiś mniejszy entuzjazm do treningu, bo na przykład w sobotę wyszedłeś. I to jest taka zasadnicza różnica, nie? I trenera już później to nie interesuje. I szybsza regeneracja w Anglii po prostu następuje. Może tak, ale tam nieraz byłem, wiesz, na przykład na imprezy, bo akurat, wiesz... A ty jest... dobrze fizycznie znosiłeś melanż? Tak, wtedy tak, no nie miałem problemu. No, był taki mecz... Graliśmy w sobotę, tylko nie pamiętam z kim. Wygraliśmy mecz chyba 2-1, jakoś tak, nie pamiętam, ale zagrałem 90 minut i we wtorek mieliśmy puchar, ale były czyjeś urodziny. Wyszliśmy na imprezę. I niedziela każdy, o 5 rano jeszcze ktoś tam na krawężniku leżał, no to już średnie było, aczkolwiek może, nie wiem, hotele były zajęte czy coś, że musiał gdzieś się położyć, żeby odespać. We wtorek zagrałem 120 i się czułem, powiem ci, naprawdę dobrze. Ja nie mówię, że to jest rada, albo że tak się idzie, bo to nie, bo to są takie, wiesz, pojedyncze przykłady tak naprawdę, tylko mówię, że jak jesteś w stanie dobrze się poprowadzić, to tylko mówię, bardziej podchodzę do tego, że masz moment na coś, ale później masz pracę i wiesz o tym, że musisz to wykonać tak czy siak. I jeżeli byś zawalił wtorek, czyli puchar, i my awansowaliśmy do następnej rundy, ja nawet bramkę strzeliłem, graliśmy z Middlesbrough, 120, tak jak wspominałem, grałem minut, to nie macie już w następnym meczu. No bo tam nie ma czekania, tam jeden mecz ci nie wyjdzie i następny przychodzi tyle. Nie? Jak ja przychodziłem, to tam było 4 środkowych pomocników, albo 5, a grało tylko 2, nie? Tylko 2 mogło grać. I ja przychodziłem zielony, w ogóle byłem, nie umiałem kumać, nie wiedziałem, co chłopaki do mnie gadają. No ale jak sobie nie poradziłbym, no to... I zawsze Krzysiek Stanowski, jeżeli to oglądasz albo będziesz oglądał, zawsze ci to przypomnę, bo on powiedział, ty wrócisz z podkulonym ogonem, nie? I on kiedyś powiedział, no dobra, przyznam ci rację. A ja mówię, nie, tak to się nie liczy, jak mi przyznasz face to face, tylko musisz gdzieś powiedzieć, nie? Oświadczenie czekamy na Facebooku. No jak nie, to awantura, tak. Nie, żartuję oczywiście, ale ja, wiesz, no bo wszyscy mówili, że rok czasu ja wracam, że ja się fizycznie dodaję, że mało i tak dalej. No ale to jest już pruszkowski charakter tak zwany, nie? Że dosyć szybko zaczęliśmy rozmawiać o przedłużeniu kontraktu, o tym, żebym został, że przedłużymy o 3 lata następny kontrakt i byłem ile? 6 sezonów? I nawet po Huddersfield, gdzie był mocno nieudany, no to mogłem zostać, ale już miałem dosyć trochę Anglii. Wiecie dlaczego miałem dosyć? Bo były takie momenty, że... ale to chyba w mocnym dołku. Bo tam jest brzydko. Huddersfield to tacy ludzie chodzą, wiesz, dziwni, wygięci, takie, ale naprawdę to tak wyglądało dla mnie. Tylko, że może przez pryzmat tego, że strasznie mało grałem, nie? Zagrałem 10 meczów na 46, no to jest praktycznie nic. A trener, jak przychodziłem, mówi mi, zagrasz wszystkie mecze i gdzieś zagrałem źle piłkę, to on ochrzanił tego drugiego. Wiesz, tak jakby jego była wina, a nie moja, że on źle pobiegł, czy tam za szybko, czy tam za wolno, czy coś. No ale jego zwolnili po tygodniu. Graliśmy z Arturem właśnie, a propos, z Bournemouth graliśmy, 5-0 przegraliśmy i on się zwolnił. No i później przyszedł drugi i od razu drugi.
Mnie odsadził. Bez sentymentów. Nie, no tam nie było czekania. Przeprowadził innego pomocnika i już. Jak wyglądało to twoje... Bo jakby jak się słucha rozmów z tobą i czyta wywiady, to sporo jest jakby historii i anegdot, a ja też chciałbym jakby zanurkować w te okoliczności wyjazdu do Nottingham i ten początek, nie? Bo jesteś młodym chłopakiem, bez języka, biorąc pod uwagę realia Championship, to dość fizycznie... Zostaną mógł mieć rację. Niedojechanym do ich levelu, że tak powiem, jak się jeszcze patrzy, no bo też jak się cofniemy te 10 lat wstecz, czy więcej nawet, to też to była inna liga jeszcze. Tam jakby tam taktyka, że, przepraszam, że ci przerwę, tam była taktyka taka, że grałeś na dziewiątkę i potrzebowałeś tego wbiegającego, tak, tego ofensywnego zawodnika. A ja z racji tego, że długodystansowe, znaczy biegałem długie dystanse w szkole lekkoatletycznej, trenowałem, to nigdy nie miałem z tym problemu. Nawet teraz wieczyste, ostatni mecz grałem ile? Miesiąc czasu temu, przed operacją jeszcze zagrałem tydzień wcześniej, no to po 11-12 kilometrów, więc tutaj nigdy nie miałem problemu, a tam pojechałem, bo jak wspominałem na początku, oglądał mnie trener w meczu w Wolverhampton, graliśmy z Anglią. I ja w tym meczu no nadzwyczaj dobrze wyglądałem. I po tym meczu później mnie jeszcze oglądali na Polonii, bo później mi powiedzieli, jak to wyglądało. Mm. I oni na przykład do klubu się nie odzywali, powiedzieli, że mówili mi tak, że przyjechali na mecz i oglądali mnie, moje słabsze mecze, jak ja reaguję na po słabszym meczu, czy ja zareaguję dobrze na następny mecz i tak dalej, i tak dalej. Ale czekaj, pytanie. No jak wylądowałeś tam, jakby wiesz. Jak no, pojechałem. Bardziej tak mental mnie interesuje zaraz po transferze, bo... Jak piłkarsko się mogłeś obronić, tak, bo wiedziałeś. Technicznie, ale jednak szatnia, wiesz, głowa, tutaj nie do końca kumasz, co do ciebie... Co do mnie mówię? No właśnie, a taka jest różnica, że ja pojechałem tam i ja po dwóch tygodniach, gdzie, tak jak mówię, no ja niby angielskiego się uczyłem w szkole. No tak. Ale tam jedziesz, ten angielski... A tam ludzie mówią, kurczę, a ten polski podobny do angielskiego. No tak, dokładnie. Nie, ale tam zawsze mówią, jak... Ja tego nigdy nie rozumiem. Albo jakby rozumiałem, ale nigdy nie byłem w stanie przetrawić, bo o, twój angielski tak jest lepszy niż mój polski. A ja zawsze odpowiadałem tym samym. A przecież ty nigdy polskiego się nauczyłeś. No i zawsze to był śmiech. I to była taka czysta kurtuazja Anglików. I później to już mnie zaczęło mocniej denerwować. Ale do Nottingham trafiłem akurat do idealnego trenera. I to był duży plus, bo ja tam miałem równocześnie oferty z Watford. Jakbym poszedł do Watford, no to Krzysiu by się zgodził. Wyszłoby na jego. Tak, marzenie Stanowskiego. Dokładnie, bo tam były takie byki, każdy, w ogóle nikt nie grał, przysłowiowo, nikt nie grał w piłkę, tylko długa piłka, próby, run down the channel, czyli tak, zagranie do boku, wrzutka i głową tylko zbijali. No to jakbym tam poszedł, no to koniec. Ale trafiłem do Nottingham i to najlepszy czas, mi się wydaje, w karierze był, jeżeli chodzi o pierwsze dwa sezony, bo my graliśmy w playoffach w pierwszym sezonie, w drugim tak samo, ale ja też jestem taki odważny, nie obawiam się ludzi, nie? Nie jest tak, że ja go nie rozumiem, ale piłkarski język też jest trochę inny, nie? Że jak na boisku dobrze wyglądasz, to też chłopaki tam mi pomagali na początku. I oni tak się śmiali z mojego akcentu, bo ja się pytałem, ej, guys, what time auto tomorrow? I oni się śmiali ze mnie i oni, o, jak Borat, o, 9:15. Wiesz, pokazywali takie głupoty. Tak mówiłeś o jakiejś tam odprawie, że trener tak zwalniał, tak? Tak powoli. Ale odprawie... You play. Któryś trener tak do ciebie mówił na jakiejś odprawie, gdzieś jeden z wywiadów. Czekaj, to bym musiał sobie przypomnieć. To wyczytałem, ale... że jak zaczął mówić wolniej, to zacząłeś to ja lepiej rozumieć. Tego trenera pierwszego właśnie miałem takiego o tyle fajnego dla mnie, z dystansem, bo na przykład mieliśmy tablicę i pokazywał mi taktykę, gdzie on by chciał, żebym ja grał. I on mówi, yeah, you go left here, yeah, so somebody else is gonna support you. A ja patrzę tak na niego, o co mi chodzi. Yeah, fuck him, yeah, you go there. I mówię na tej zasadzie, tylko żebym ja się skupił tylko na takich rzeczach, gdzie tylko mnie interesują, a nie nic innego. I mi pomagał dosyć dużo, ale też był takim przysłowiowym skurwiele, można mówić? Czy tak? Można. No to był taki, że jakby do innych zawodników, bo czasami było tak, że graliśmy mecz w sobotę i ja w poniedziałek już wiedziałem, że będę grał w następną sobotę, a ta druga osoba, że nie będzie grał. Jakby na tej zasadzie, okay. Ale umiał to utrzymać, że 18 zawodnik i trzeci, siódmy zawodnik, którzy grali w meczu w sobotę, umiał ich na tyle utrzymać przez cały sezon, że oni wiedzieli, żeby cały czas być pod parą. Czyli przed meczem, jak na przykład ja nie grałem,
to wziął mnie na rozmowę i mi mówił, słuchaj, w tym meczu cię nie potrzebuję, ale wtorek będziesz gotowy, masz być gotowy. I zawsze było tak, że do mnie był jakby szczery i było, że grałem. Ja bym chciał zrobić taką klamrę, bo mówimy o Anglii, mówimy o Nottingham Forest, mówimy o Championship, mówimy o piłce, która kojarzy się przeciętnemu odbiorcy, takiemu, który kompletnie się nie interesuje. Tu Arek ma rację, bo ta liga też się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat, ale kojarzy się z kick and run, wiadomo o co chodzi. I o twoich warunkach fizycznych, bo nie dalej niż wczoraj przeczytałem taką informację o Gonzalo Ramosie, który jest przymierzany do Manchesteru United, że on chciał grać w Sportingu Lizbona. I tak jakbyś, to jest ente story o tym samym. Przyszedł do Sportingu Lizbona w wieku lat chyba 9, powiedziano mu, jesteś za mały, nie nadajesz się. Ale ja mam 9 lat. A on powiedział, okej, w takim razie spróbuję szczęścia gdzie indziej. I poszedł do Benfiki, wiem jak to się skończyło, na Mistrzostwach Świata posadził na ławce Cristiano Ronaldo, strzelił hat-tricka, dzisiaj jest obiektem zainteresowań Manchesteru United i to dość takim poważnym. Ile razy ty usłyszałeś w życiu, że jesteś za mały, że jakby twoje umiejętności, nie wiem, techniczne, motoryczne, twoja wytrzymałość, to jest za mało, bo nie masz dobrych warunków fizycznych. Czy często to słyszałeś w życiu? Ja słyszałem to jak do Grodzisko, do Groklinu szedłem i tam był trener Okuka chyba tam był. Ale on jakby odszedł i był później trener Skorża. Ja poszedłem do niego i on mówił gdzieś w wywiadach, że jak ja miał 5-7 centymetrów więcej, to bym grał w Barcelonie. No to wiesz, to dzisiaj zabawnie to brzmi. Okej, ale wtedy w tamtych czasach ja miałem na przykład oferty z Osasuny, na testy, żeby pojechać do Celtiku. To fajne było i miłe dla mnie wtedy. Ale jakby nie zdawałem sobie sprawy z tego, że do Ligi Hiszpańskiej trafić było tak ciężko i to też dużo rzeczy zależy od klubu i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o Anglię, no to jak grałem w Anglii, przewracając na chwilę, bo jednak Anglia to jest większy czas mojej kariery, jakby nie było, no to grałem z porównywalnie wysokim, albo takich samych warunkach gościem, obok siebie w pomocy, jemu nigdy tego nikt nie powiedział. I do mnie tak nie mówili. Do mnie mówili może, że taki herlawy, że on sobie nie poradzi, ale to jest zawsze opinia. A jeszcze jakbyś młodszy, jeszcze, mówię na przykład o wieku, wiesz, to nie, to ja dobrze się kiwałem. Uciekałem też dobrze, no trochę po kostkach akurat widać, że trochę kopów podostawałem akurat tutaj i tak dalej, ale nie wiem, czy tak często. To też musiałbyś trafić na odpowiednią osobę. Na pewno kierunek, jaki jest Championship, to dla mnie był, dla wszystkich był zdziwieniem. No bo jednak Championship, no tak jak mówicie, no kojarzy się z, w ogóle z innymi atrybutami, innymi warunkami dla zawodników. Ale pojechałem, byłem 6 sezonów, mogłem spokojnie dłużej zostać. Mam około 200 meczów, nie wiem, w pierwszym sezonie miałem 16 asyst plus minus, ładne bramki, coś tam się działo, więc raczej charakter mój pozwolił mi na to, żeby tam zostać jak najdłużej. Ale nie było tak, żebym słyszał to często. Na pewno na trenera, jak... Słuchaj, no miałem takiego trenera właśnie, a propos. Miałem takiego trenera, który od razu mnie odrzucił w Nottingham. I ja nie grałem 3-4 mecze. W ogóle nie grałem. Przechodziłem czy coś takiego. I później był problem, no bo nie było zawodników, jakieś tam żółte kartki. I on mówił coś tam, no okej, dawaj tego Polaczka. Czy coś takiego. Ja wróciłem na mecz, gdzie wygraliśmy z Leeds 7-3. I on później do gazet mówił, nie, ja go specjalnie trzymałem. On specjalnie na treningach udawałem mu tak, wiesz, dopiec, żeby nie było. A on nawet przezywał mnie retard. To jest nieprzyjemne, mocno nieprzyjemne dla zawodnika. No czy teraz już by go dostał... Jest, jakby, myślę, że teraz szybki już by nie mógł cię wyzywać. Tak. No teraz nie, ale mówimy o tamtych czasach, że tak wygląda. I później mówił, że nie, ja go specjalnie trzymałem, no bo on ma taki charakter. A on w ogóle ze mną nie gadał. I później poniedziałek był i on ode mnie skład zaczynał. Więc wiesz, taka różnica jest. Zawsze się piłka w jakiś sposób... To jest największa frajda, kiedy się przekona ale moja frajda do siebie, właśnie, tak? Moja frajda właśnie była wtedy, kiedy wszyscy mi tu mówili, że wrócę. Że od razu wrócę. A ja mimo tego, mimo wszystko, mimo języka, mimo działań, jakie tam były, że ludzi nie... Ja czasami wracałem z treningu i głowa mi parowała, a ja szedłem na lekcję angielskiego z gościową, która tylko po angielsku gadała. No i weź się naucz tego angielskiego. Ale wiele rzeczy na przykład nie umiem przetłumaczyć na polski, tylko rozumiem. Ja myślę, że to jest jakby, no, ludzie, większość ludzi nie śledziła jakoś bardzo mocno rozgrywek Championship i miała zakorzenione jakieś stereotypy. A było na sport klubie. Tak. Grzywka komentowała. Tak, była. Mieszkałem wtedy z kolegami na studiach i mieliśmy popołudnia championshipowe. Natomiast myślę sobie, że ta Championship nie brali pod uwagę. Była dobrą ligą ogólnie z punktu historycznego widzenia w ostatnich latach. Była dobrą ligą dla Polaków, no bo zobaczcie, Artur Borus... Ale bramkarzy. Poszedł z... Niekoniecznie. Artur Borus poszedł z Bormów, poszedł do Bormów i awansował do Premier League. Mateusz Klich zbudował swoją karierę fantastyczną na Wyspach w Leeds United, awansując z Leeds United po 16 latach do Premier League. Ty też tam się dobrze spisywałeś. Grzesiek Grasiak miał super czas
W Champions League. Tak, ale naprawdę strzelał piękne gole. Kosa. Kto jeszcze był? Kosa był, był Sagan, był Tomek Hajto, był bramkarzy, masz Biały, który jest do dzisiaj, no. Millwall. Masz... No Krystian Bielik. Krystian Bielik, on teraz podpisał chyba, tak? No to, ale był... No to, ta, to jest osoba, która, którą, która zawsze będzie potrzebna w jakimś zespole, jeżeli chodzi o Champions League, bo taką jest szóstką, ósemką. Wiesz, box to box. No, no tak, no bo jest, on ma takie predyspozycje, nie? I wiadomo, no teraz to już się zmieniło. Akurat mówi, wspomniałeś o czasach Artura, to była taka Barcelona Championship. Wszyscy biegali jak najwięcej na dystansie, na intensywności, na sprintach musiałeś mieć około, nie wiem, 1000 metrów w trakcie meczu, a oni grali piłeczką i oni tym wygrali. Dla mnie takim idealnym przykładem drużyny, która miała zupełnie inne walory niż te przystające w stereotypach Championship, była Swansea. Brendana Rodgersa, która była nazywana Swansea Lona nawet swojego czasu. I pamiętasz, tam był Joe Allen, był Neil Ratliff, byli mali niscy piłkarze. Tak, ale i się oni kręcili. Po prostu klepali cały czas piłeczkę. To była taka tiki-taka, nie? W pierwszym roku graliśmy ze Swansea w półfinale playoffów. I przegraliśmy i u siebie, i ponoć później właściciel klubu, świętej pamięci już, bo tam zmarł 2 czy 3 lata później po tym, miał pretensje do trenera, że po 0-0, gdzie w drugiej minucie już była czerwona kartka dla Swansea, on mnie nie wpuścił. O mnie mówił tak bezpośrednio, bo ja akurat w tym meczu zagrałem byłem na ławce i my nie zagraliśmy ofensywnie. Wiesz, w drugiej minucie w 10 gra Swansea, gramy u siebie, u nas 30 tysięcy ludzi wrzawa, w ogóle jak sobie przypominam bramki albo co się działo, jak kibice reagowali, no to masz te goosebumps, czyli te... Gęsią skórkę. A ja chciałem kaczki powiedzieć. Może być. Zobacz, nic nie mówił po angielsku, a teraz prawie nie, ale tak Joanna, udaje, czasami udaje. Prawie jak Anna Krupa wrócił. Kiedy wrócisz z Anglii. Ale i wiesz co, i my mieliśmy 0-0 w pierwszym meczu i w drugim meczu już... I ja też zacząłem na ławce, w tym meczu, w pierwszym w ogóle nie wszedłem, a w drugim meczu wszedłem w 60 minucie, tam dałem asystę i to była ta Swansea, o której wspomniałeś, nie? Że oni awansowali, oni wygrali z nami 3-1 i to była taka... Grali pięknie w piłkę, naprawdę. No paka była, naprawdę. A nie grał wtedy, nie, później Fabian, jak już tak było, nie? Nie, Fabian to później wszedł dopiero. Później, tak. Ja bym wrócił, jakby zaczął, bo już trochę sobie gadamy, dzisiaj jesteśmy wyjątkowo na żywo i też trochę się będziemy pilnować. Nawet nie wiemy, do której możemy. Nie wiemy, do której, zobaczymy. Aż nas no 8:10 jest, tak? Aż no tu jest cały czas 8. Aha, bo tam nie działa. To jest zegar z poranków, słynny zegar z poranków. Ja bym wrócił, bo to trochę życiówka ten program, więc chciałem cię zapytać, kiedy... Twoja życiówka? No, nie, ja już robiłem dużo lepsze rzeczy. Aha, okay. Chciałem cię zapytać... To było chamskie. Kiedy ty poczułeś... Nie, takie sztuki się kładły. Kiedy poczułeś, że będziesz piłkarzem? W sensie, że jakby to jest to. I czy miałeś jeszcze jakiś plan B? Nie, zero. Ja biegałem, ja powiem ci tak, jak chodziłem do szkoły lekkoatletycznej, codziennie 2 WF-y mieliśmy, to było tak, że w sobotę pani, która, nauczycielka WF-u, która mówiła, że mam być w sobotę koniecznie, bo tam biegałem na przełajach na Służewcu, były takie kiedyś biegi przełajowe i tak dalej, nie? Ja mówię, no nie mogę, bo mam mecz piłki nożnej. A ona mówi, jak nie przyjdziesz w sobotę, to dostaniesz 2 na koniec roku. No i w jednym roku mam 2 z WF-u, nie? Bo nie poszedłem, bo poszedłem na piłkę. Ale zawsze traktowałem piłkę jako ten priorytet. No wiesz, nie miałem wyjścia, no trochę, nie miałem wyjścia. Znaczy jakby ja się przekonałem w środku, że ja nie mam wyjścia, że wolę piłkę nożną od biegania. No i zresztą w sobotę, jak masz lekcję od poniedziałku do piątku, to też tak dziwnie, nie? Wtedy akurat. Ale po latach mi napisała SMS-a, ta kariera taka nie najgorsza. Nie najgorsza. Tego typu, a ja zawsze mam przed oczami, że wiesz, no, że mi dała napisała ci SMS-a, myślałam, że nie poradzisz sobie w Champions. Nie, no, takich to było mnóstwo. A miałeś... idoli z telewizji, czy bardziej idoli z osiedla i chciałeś być tam jak... Nie, zawsze ziomek, jak Stefan kręcił. Z czwartego piętra. Nie, Stefan... Leszek, nie, święty... Znaczy nie święty... Właśnie, pomyliłem, Leszek. Leszek, ale miałem Leszka, ale nie pisza, tylko Leszka, który mnie nauczył trochę w piłkę grać, bo był cierpliwy do mnie i mnie uczył... Zawsze masz takiego... Mentor osiedlowy. Mentora, suflera może trochę ci podpowiada, z tyłu krzyczy, jak to się zachowywać. Ja często wychodziłem w niedzielę, żeby grać właśnie ze starszymi i uciekałem im. Jakby piłkę zawsze gdzieś tam między nogami. Przysłowiowe, znaczy w cudzysłowie między nogami, ale zawsze grałem ze starszymi, gdzie oni po meczu piwko i tak dalej, ale to mnie nauczyło w jakiś sposób właśnie dryblingu, pewności siebie, bo oni zawsze ci to dodawali i tak dalej i zawsze był tam Leszek, on miał na imię Leszek, z którym zostawałem po meczach albo przed tymi meczami przychodziłem wcześniej i jakieś żonglerki robiłem, albo jak się zachować, że tu może być rywal, nie, takie udawane, no, ale no, jeżeli chcesz... Ale ja się uśmiecham, bo ja pamiętam te po prostu treningi osiedlowe.
osiedlowe. Osiedlowe granie, to jest osiedlowe granie. Tak. Sobie pomyśl, że teraz jest, na przykład tam, gdzie ja zaczynałem, czyli na Mosie w Pruszkowie, to było naturalne boisko. Teraz jest sztuczne, ja nie wiem, czy te dzieci chodzą, czy nie, ale pamiętam, jak my chodziliśmy i graliśmy w jedno podanie, akurat w Warszawie to się mówi jedno podanie, bo w Krakowie ponoć to się mówi jakieś. U nas się mówiło kopy po prostu. Kopy, tak? A no, bo się kończyło kopami w tyłek. Tak, nie, to tutaj inaczej. To chyba się odwracałeś i... I celowało się piłką, tak? Tak, coś takiego było. Ale nie, to u nas niestety były takie normalne dupaka. Kopy. No dupaka? To tak było bolesne, zwłaszcza jak się grało ze starszymi i tak robili wszystko, żeby cię wstawić na bramkę. Ja pamiętam, no tak, ja pamiętam zawsze... Jakby ktoś nie trafił, wiesz, w pośladki, tylko w kręgosłup, to już nie było. To już nieprzyjemne było. No. Ale to... Cena sławy. No tak, no wiesz, sukces się rodzi w bólach. Cena przetrwania na osiedlu. Sukces się rodzi w bólach, ale musisz pokazać, nie, że warto jest. Ja jak grałem, wychodziliśmy rano, powiedzmy plus minus 10, wracałem 13-14, wody się napić i powrót z powrotem. I co, 3-4 meczyki dziennie pewnie gdzieś, nie? Mecze plus jakieś granie, no jakby cały czas miałeś siłę, cały czas coś tam grałeś. No dobra, jak trafiłeś do piłki zorganizowanej, bo to jest ten taki moment, taki twist w życiu każdego. 6-7 lat. 6. Że nagle po prostu myślisz sobie, to ja już tak nie mogę robić wszystkiego, co mi się podoba, bo trener mówi tu podaj, tutaj... A mówisz o seniorach, tak? Nie, mówię nie. już... Nie, nawet w juniorskiej piłce no tak jest. No, musisz się podporządkować. To nie jest podwórko, że weźmiesz piłeczkę, będziesz się woził i tam próbował okiwać, wiesz, 5 swoich kolegów. Kurde, tak z doświadczenia, to znaczy, zależy, jak się kiwasz. Czy jesteś szybki, czy dobrze się kiwasz. A w sensie takim, że jak kiwasz dobrze, to trener nie zabroni, tak? No. No tak, a jak nie zdobywasz, powiedzmy, terenu i nie idziesz na bramkę przeciwnika, no to też tak nie do końca. Ale mój pierwszy trening to z 40 nas było. I tam nie, w ogóle nie było miejsca, nie? Ale to taki spęd chłopaków z osiedla i innych osiedli, bo był nabór akurat. Selekcja, tak? Selekcja tak zwana, no. No ale co zobaczysz, jak jest 40 chłopców małych i każdy biega tam, gdzie jest piłka. I takie, wiesz, wszyscy takie dałniaczki małe biegną tam, gdzie jest piłka i nie ma... No trudno w ogóle cokolwiek ocenić, nie? Żeby tak było, ale no tak zaczynało się. I później, tak jak mówisz, że no już jakieś tam ćwiczenia musiałeś robić, czyli wykonać zachowania i tak dalej. Ale raczej ja piłka od dzieciaka. Nie? Ale te selekcje, rozumiem, płynnie przechodziłeś raczej. Nie było problemu, że zostałeś odrzucony. Nie ma tutaj jakiegoś hollywoodzkiego story, że zapłaczemy zaraz wszyscy. Nie, znaczy miałem świętej pamięci tata, mi zabrał buta na przykład na mecz, nie mogłem pojechać, nie? To z kolei trener... Co zrobiłeś? No nie, chciał... To był kara, rozumiem. W zasadzie on, jak widział mój trening i widział, że mnie kopią na boisku, no to się źle czuł, że mnie kopią. On mówi, nie będziesz w to grał, co ty będziesz grał w to? I mi zabrał buta i nie mogłem pojechać na mecz. Czyli nie do końca rozumiał to? Nie, no tak nie do końca był zadowolony. Z tego jakby miał szklane oczy, jak wracałem do domu i coś tam mnie bolało. Nie? I próbował w jakiś sposób... cię ochronić. Tak, według niego tak to wyglądało. Ale trener Milankiewicz, u którego zaczynałem, no to tego buta nagle znalazł inną parę butów, nie? I mogłem jechać na mecz. I wiesz, zrobiłem to wbrew tacie. A z kolei, jak jesteś małolat, to zawsze jest trener, taki trochę w cudzysłowie sportowy tata, który cię utrzymuje. I zawsze w jakiś sposób z niczym mnie pchali do przodu. Nie? Nie miałem na przykład pieniędzy na obóz, no to dołożyli mi na obóz. Sylwiusz, Mucha Orlin, kojarzycie, nie? Sylwiusza? No, kojarzyłem. Historie jakieś takie dobre, no to... pozdrawiamy, to prezes akurat też mi dużo pomógł. Ale zatrzymajmy się przy nim na chwilę, bo wiesz, oglądają nas też młodzi widzowie, którzy, bo ja tak kiwnąłem ci głową, że kojarzę, to co jest oczywiste dla mnie, nie jest oczywiste dla ludzi. Jest to barwna postać dosyć, prawda? No wiesz, no teraz awansowali do pierwszej ligi, też to podejrzewam, że też mówią o tej klatce gospodarzy, gości, nie, jeżeli chodzi o... Jest ten temat. Ale ty akurat, można powiedzieć, że też tak ciebie traktował jak syna. Tak, no było tak, że jakby z klubu nie do końca dostawałem pieniądze, to on mi gdzieś tam wynalazł od kogoś, nie? Jakieś szemrane może, plus minus, nie wiem, 200 czy... Wynalazł mi wynalazł pieniądze, no wynalazł pieniądze dla zawodnika jakiegoś młodego i to byłem ja. I mnie zawsze pchał do przodu, czyli żebym był z seniorami, żebym pojechał na mecz. Gdzieś, ja w ogóle całe Mazowsze za dzieciaka, dopóki jeszcze grałem w Zniczu, no to na chyba wszystkie boiska byłem, nie? I z nim gdzieś jeździłem. Takim starym Cinquecento, nie działały te wycieraczki. Jeszcze pamiętam, mieliśmy takiego kolegę, który wodę, wiesz, znaczy łapę wyciągał, bo brał w każdym strasznie długie ręce, wodę lał i on mówi teraz! A z drugiej strony on ruszał tymi wycieraczkami. To też dobrze to musiało wyglądać, ale fakt był taki, że na Zniczu zawsze historii, poza tym zawodnicy są, którzy szli do ekstraklasy, bo ich wielu, nie? Ty zawsze przyciągałeś wesołe historie? No pewnie też smutne historie mam, no, ale wesołe, no jakby od kiedy trenowałem mentalnie, to raczej skupiam się na pozytywnych rzeczach, nie? Nawet jak mi się mega negatywne rzeczy przydarzają. Ja cię o to chciałem zapytać, bo wczoraj, jak się tutaj spotkaliśmy w redakcji, to... Przedwczoraj.
Czy przedwczoraj w Krakowie byłem. Powiedziałem do ciebie, porozmawiamy sobie, przedstawimy cię jako takiego bardzo poważnego człowieka. No tak, to zaczynamy. To oczywiście to była incepcja żartu, ponieważ to był żart w żarcie, ale chciałem zapytać ciebie o te właśnie takie poważne momenty, bo wiesz, no w piłce dużo jest trudnych momentów, kiedy właśnie masz kontuzję, kiedy nie grasz, kiedy dzieje się coś w twoim życiu prywatnym, ale musisz grać i wszyscy mówią, czemu on nie gra, w ogóle jest bez formy. W ogóle to on się zawsze uśmiecha, teraz chodzi jakiś przygaszony, co to, masz się uśmiechać, płacą ci za to. Ta, no, wtedy o te momenty też chciałem ciebie trochę popytać, bo pewnie parę się ich znalazło na twojej drodze. To nie jest tak, że wiesz, czasami śmiech też jest lekarstwem na różne nasze, jakby wiesz, problemy życiowe, że za śmiechem łatwo się jest skryć, nie? Tak, tak. W sensie takim, czy ty bywasz takim człowiekiem, że jesteś poważny, i kontemplujesz, i wiesz, jesteś, nie jesteś Radkiem Majewskim, z którym wszystkim, nie mówię o powrocie z Lwowa, no bo rozumiem, że tam w naturalny sposób to był poważny moment. Naturalnie poważny, bo nie, no jest, zdarza mi się, no na pewno jak byłem w Anglii i ja byłem wtedy w momencie, gdzie mi się córka rodziła, jakieś tam, wiesz, no miesiące, i tata odchodził. I to był najgorszy czas, gdzie mógłbym go porównać do... Czyli dwie turbo ważne rzeczy w życiu prywatnym. Istotne, człowieka. Jedna jest w Anglii, druga jest w Polsce. I to nie jest takie proste to pogodzić, bo masz tam, masz piłkę i sobie wyobraź, ja wracam do Polski, to wtedy nie gram. To wtedy tracę piłkę, tracę swoje, powiedzmy, w cudzysłowie, marzenia. Coś, co od zawsze robiłem. A w Polsce jest wyrok na tatę, bo może mieć tydzień, dwa, może mieć miesiąc. No. I pamiętam, akurat jechałem do Bartka Białkowskiego pograć sobie w PlayStation i dostałem wiadomość, że tata odszedł. I to mnie tak trochę... No to był taki czas, gdzie no nie masz ochoty w ogóle na nic takiego pozytywnego. Nawet nie zastanawiasz się, żeby coś znaleźć pozytywnego. Nawet nie uśmiechasz się w tamtym momencie. Znaczy ja się nawet nie uśmiechałem w tamtym momencie. Ale to był taki czas no mocno trudny, gdzie no albo sobie poradzisz z nim i wynajdziesz to, gdzieś tą pozytywną taką energię. Urośniesz też jako człowiek. Nie? I będziesz silny. No albo pójdziesz w tę drugą stronę. I ja... To jest koniec historii, ale na początku było tak, że ja powiedziałem trenerowi, że mam taką sytuację, że mój tata jest w szpitalu, że ma raka, że dobrze by było, fajnie by było, czy ja mogę częściej jeździć do Polski, ale chcę też być z drużyną. I to był taki moment, gdzie nie wiedziałem, czy będę umiał zachować ten balans. Nie wiedziałem, czy będę umiał być w piłkę. Nie wiedziałem, czy będę umiał na treningu się skupić tylko na piłce stricte i meczach. I jak wrócę do Polski, czy nie będę myślał, czy mnie nie zaraz nie podziękują. A z drugiej strony to jest takie okrutne, żeby musieć wybierać pomiędzy tymi... Ja nie wybierałem. Wiesz, jak ja zakończyłem? Ja co tydzień latałem do Polski. Ja miałem trenera, akurat wtedy zaczynałem tak bardziej intensywnie z trenerem mentalnym. I w jakiś sposób zbudowaliśmy coś w mojej świadomości, że jak jest Anglia, to jest piłka. Totalnie tylko piłka i telefon po treningu, jesteś w stanie porozmawiać, akurat wtedy nie było FaceTime'a, ale porozmawiać z tatą jakieś tam, nie wiem, chwilę i tak dalej, ale przychodzi weekend po meczu, trener mi daje lecieć do Polski, ja latałem co tydzień do Polski wtedy w tamtym czasie, żeby takie może nie lekkie, ale żeby się żegnać w jakiś sposób z tatą. Jak długo to trwało? To trwało z 4-5 miesięcy. Później były wakacje, no to siedziałem, nigdzie na wakacje nie wyjechaliśmy wtedy i cały czas byłem na miejscu, nie? Ale poradziłem sobie, że w piłkę grałem i to nie było tak, że siedziałem na ławce i rozmyślałem, tylko grałem normalnie w pierwszym składzie i cały czas pogodziliśmy to. Pogodziliśmy to, mam na myśli właśnie trenera i to, jak się ogarnąłem w głowie. I od tamtego czasu takie sytuacje i wiele, wiele innych trudnych mnie budowało, że zrobiłem się silniejszy. I teraz sytuacje trudne, no próbuję w jakiś sposób, może nie odwrócić, ale... Znaleźć jasną stronę. Dokładnie, no. Dokładnie. Wiesz, no to jest problem z emocjami, nie? Najtrudniejsze jest ustabilizować emocje. A ja się w jakiś sposób się nauczyłem, że czy jest dobry mecz, czy jest zły mecz, to że tak samo się zachowujesz po meczu. Nie rośnie ci ego jak 6 gola, 2 czy 3, bo też strzelałem hat-tricki w Anglii, ale też nie jest tak, że jak nie strzelisz sytuację w 90 Lechem w finale Pucharu Polski, to że się dołujesz i już cię nie ma. Chociaż to mi tkwi jakoś długo w głowie. No, mówiłem, że nie będziemy o tym gadać przed tym, nie? No my nie gadamy, on gada. Ja jakoś to wklepiłem, ale chciałem taką pokazać... Nie, ale rozumiem. Pokazać dwa takie momenty. To jest trochę jakby... No bo to też...
chyba nie były jeszcze też czasy, gdzie w Polsce i przy polskich piłkarzach praca z trenerem mentalnym była na porządku dziennym, nie? Czy zaczynało się. Łatwo ci było jakby przyjąć to, tą pomoc? No nie, bo nie było tak, że ja zdecydowałem od razu dzisiaj, jednego dnia. No, się zastanawiałem z 4-5 dni, może dłużej nawet, bo to też po pierwsze koszta są duże i też się zastanawiam, no co mi może pomóc osoba? A z perspektywy czasu uważam, że gdyby nie trener mentalny, no to zginąłbym szybko. No nie, zwyczajnie bym sobie nie poradził, no jeżeli chodzi o tamten moment na przykład, a wiele takich innych było momentów, no też córka mi się rodziła, dużo nie grałem, odszedłem do Huddersfield, gdzie w ogóle już myślałem, żeby jak zakończyć temat Anglii, były momenty też, że właśnie był ten trener Steve Cotter, ile on się nazywał, teraz mi się przypomniało, który totalnie na mnie nie stawiał w Nottingham, gdzie ja mówię, no 2 lata gram, praktycznie gram 40 meczów w sezonie, w pierwszym sezonie chyba zagrałem 40 plus meczów. I w drugim sezonie równie dużo i no i on nagle mnie odstawia, no to w takich momentach, nie, że musisz tą piłkę i kurde, mnie wytrącił SMS. Coś ważnego? Jak ważny, to odpisz. Tak, jestem na żywo w kanale sportowym. Aha, nie. Mordo. Włącz, będziemy mieli jednego widza więcej. Mordo Słoni, tak zwany. A słuchaj, no to jak w takim razie byłeś mentalnie przygotowany też na lądowanie w Grecji? Nie. Byłem po... To jest dobre, bo w Huddersfield nie grałem. A pamiętam, dostałem wtedy ofertę z Barnsley i finansowo pierwszy rok to samo. Ale ja tak tej Anglii już nie czułem. Mnie denerwowało takie zwykłe, że ktoś przychodzi do ciebie takie, yeah, you're right, pal. I to takie... Mental cię już... Przez tą sytuację, przez ten Huddersfield mnie trochę zmęczyło to. Czułem się może lekko zdołowany, ale to też nie jest tak, że czułeś, że to jest sztuczny świat trochę. Że nie, wiesz, co było tak, że ja mogłem powiedzieć, nie, no, mam nogę do urwania, wiesz, no jutro mam w szpitalu, mi robią tam. Okej. I on odchodził. Wiesz, i jakby był taki moment, że to już się przebrała taka miarka. Bo czasami to your right mate staje się taką trochę już frazą, która nic nie oznacza. Nic, totalnie. A nie, że jest tobą naprawdę zainteresowany, tylko on to wypowiada jak dzień dobry, tak? Nie, to jest zwykła kurtuazja, no tak. No dzień dobry i tyle. I tak naprawdę jego to nie interesuje. Ale no, byłem w takim momencie, gdzie nie grałem, gdzie wiele rzeczy mi się w jakiś sposób układało czy nie układało, że mnie to trochę tak jakby zmęczyło, nie? Trochę zmęczyło mnie i był moment, że dostałem właśnie z Ligue 1 ofertę. I nie chciałem iść do Ligue 1, no bo mówię, kurczę, no 6 sezonów gram w 6 albo 5, gram w Championship i nagle miałem iść do Ligue 1. I ta drużyna, z której dostałem ofertę na 2 lata, awansowała po roku. No i masz. Ale poszedłem do Grecji, to też jest przygoda życia. No właśnie, mnie ta Grecja bardzo ciekawi, bo mówiłeś gdzieś, że... No i tak sobie wyobrażam, nie? Jakby grasz parę lat w Championship na bardzo solidnym poziomie, wciąż cię pamiętają. No i lądujesz w Grecji i mówisz, że... Nie w Panathinaikosie. Nie, ale jakby jesteś profesjonalnym piłkarzem, uznanym, no umówmy się, jakby Championship również w skali Polski. I też pamiętajmy, że to nie były czasy, kiedy mieliśmy piłkarza... Facilities, training grant, mówimy tak. Mówimy o jednej z najmocniejszych lig w Europie tak naprawdę. Po pierwsze, a po drugie, nie mieliśmy wtedy jakby wśród polskich piłkarzy mistrza Włoch, mistrza Hiszpanii, wiecie o co chodzi. Jakby ta skala była inna. Wtedy dla nas jakby Polak w Championship był wydarzeniem wciąż. Tak zawsze trochę mi się robi. Że jakby nie... Niedoceniane. No, wtedy, no i... ale później jak Józio poszedł, jak był właśnie Bielik i ci co do kadry grali w kadrze, trochę inaczej. No i lądujesz w Grecji i mówisz, że jeździcie na trening w 5 Fiatem Panda. Pandziakiem, no okrutnie. Jak przeżyłeś w ogóle? Skalę, różnicę. No. Nie, powiem ci, że w ogóle Grecja mnie... Znaczy to są historie, obym ja je pamiętał. A po to są zdjęcia, nie? Które sobie zgrałem tam na jakiś tam... na dysk terabajta, coś tam. I muszę to odpalić, bo sobie od razu przypomnę historie niektóre. Ale były momenty takie, no, że my w Pandziaka się pakujemy w 5. Jeden z przodu, gdzie grał w Foreście i to był z Olympiakosem, był mistrzem Grecji. Ja z tyłu się rozwalałem, wiesz, jak taka
taka ta sardynka, nogi skulone i my jechaliśmy na trening, a jeszcze trzeci prowadził, który grał kiedyś w Atromitosie. I czwarty jeszcze dochodził do nas, który grał w Arisie Saloniki. I my jedziemy tym pandziakiem, a on mały jest taki, jeż, nie do końca. I zamykasz tą skrzynię na 120, wiesz, noga ci się trzęsie tym manualem i my jedziemy taką drogą, bo tam akurat byłem w czasie, gdzie były bojkot, to chyba bojkot jest, nie? Rolników. I oni zamykali te... Strajki były. Strajki tam były. Są dość często strajki. No i my wtedy... Ogólnie strajkowali kiedyś bardzo długo wszyscy przeciwko pracy, wiesz, i narobili ale całkiem niezłego długu. Pracusie tak nie do końca. W każdym razie tam uciekałem pierwszy raz przed policją, jeżeli chodzi o to, że gdzieś nas zastopowali, że nie mogliśmy jechać autostradą, nie? A już w Anglii mówiono, uważaj, żeby nie złapała cię policja. Tak, ale w Anglii w ogóle, jeżeli chodzi o punkty, na przykład to miałem chyba z 9, a tam jest 12, nie? I byłem nawet na kursie tym, który ci cofa punkty. No. Nie, śmieję się z tych wigilii, że tylko to wam trener mówi. A, no tak, uważaj, tak, żeby tak, nie zapłaci policji. Zapamiętałeś sobie to. Wróćmy, tak. Bo jakby profesjonalny piłkarz i Grecja jeszcze jedzie w pandzie i ucieka przed policją. Pandziakiem, ale to jest dobre, akurat to była dobra inwestycja, powiem ci, bo pandziak idealnie, bo masz na przykład drogę, nie? To jest droga. A policja też pandą? Nie pamiętam, jakimś tam zdechlakiem, jakimś też, może równie dobrym samochodem. I jak to masz dwa pasy, nie? No. I tu, i powiedzmy, gdzieś idziesz do restauracji. Jeden staje przy drugim, czyli jeszcze ten jest w stanie wyjechać, nie? No to w Grecji, jak ja bym pojechał swoim samochodem wtedy akurat, a też go ściągnąłem, no to bym stanął gdzieś tu. No to gwarantuję, że drzwi są porysowane, wiesz, może być nawet szyba wybita, bo tam nikt się nie interesował, zostawiał za szybką numer telefonu i szedł sobie w miasto. I ty nagle się z dwóch pasów robił cztery. Że no przecież ten nie ma szans wyjechać, a ten to już w ogóle, nie? I sobie wyjeżdżałeś. I pandziak się wszędzie ładował w mieście. A ja mieszkałem w Tesalonikach, a Tesaloniki są idealne do życia. No jeżeli chodzi o panorama, też tam się nazywało ta okolica, nie? W ogóle Raula Bravo na przykład poznałem bardzo w porządku gościu. Wiadomo, później miał jakieś tam... No ale co z tą policją? Nie, no goniła, uciekliśmy. No już gościu... No, gościu pan do mnie ucieknie nie, ja, no jak? No, na jedynce do 40, wiesz, no, zaczyna szpurę. Gonili was do momentu, a tam cztery samochody stały obok siebie. Nie mogli przejechać, tak? Tak, nie, chodziło mi o pandę, że ona się wszędzie mieści, nie? A w Grecji w ogóle nie patrzył na parkingi, na parkowanie, ale ten policjant, on jakby wrócił do nas, my się zatrzymaliśmy i on patrzymy, idzie to z tyłu, nie? Patrzymy, idzie. I tak 10 metrów już od nas jest i ten gościu, ten my w Foreście razem graliśmy, Jamal Abdun, mówi do tego kierowcy, jak teraz nie pojedziesz, to nie zdążymy na trening, nie? I tam taka rozterka, burza mózgów, głowa, pakował się, wiesz, wycofuje, ten policjant patrzy, mówi, co się dzieje? I nagle my już tam odjechaliśmy 10 metrów i tak, ach, i wie, zaczął się śmiać i my uciekliśmy, wyjechaliśmy na trening, ale gdzieś tam bokami i tak dalej, nie? Ale jak dobrze wiesz, że strajki są, no to tam strajków jest strasznie dużo, ale no my na przykład jeździliśmy 1,5 godziny w jedną stronę codziennie, tylko dla życia w Grecji, bo jakbym mieszkał w Verii, a grałem w PAE Veria, na pewno kibice czy kto to ogląda program, no to nie kojarzą tej drużyny na pewno. Ale jakby mieszkał... To ludzie oglądają. Ale, no, ale kojarzą, nie wiem, może byli tam na urlopie. Może znawcy. Very? Nie ma szans. Jakby mieszkał Very, to stawiasz krzesełko, wiesz, pociągasz się pod żyrandol sznurek i tylko potrzebujesz kogoś na tą kopię. Takie waruny były Very. To Włodar grał, Piotrek Włodarczyk grał na Krecie, to jest dobre. Ale nie, no to Kreta, to akurat do życia. Ale ja, się. Ja mieszkałem w Tesalonikach 1,5 godziny od i codziennie jeździliśmy dlatego we czterech, żeby nie jeździć, nie męczyć się. Nie. Dobrze, że nie pływaliście. Ale no... Nie dał rady. Wylądowałeś tam z tej pięknej, słonecznej Anglii i podpisałeś kontrakt, złożyłeś podpis w Kanciapie, zerknąłeś na ośrodek. Nie no, waruny, to tragedia. Uf. A jeszcze jak ci mówili tak, siłownia będzie niedługo, nie? Już niedługo, meta Avry to tam pojutrze, nie? A ja tydzień patrzę, jak już później zostałem w klubie, 2 tygodnie, a tam się nic nie ruszyło, kurz, już tylko więcej kurzu był, nie? I latało, gdzieś w pomarańczach. Jak przyjechałeś, no bo można by encyklopedię stworzyć złożoną z nazwisk polskich piłkarzy, którym nie płacą. W Grecji i na Cyprze. I zastanawiam się, czy jak tam przyjechałeś, zobaczyłeś to wszystko, o czym teraz opowiadasz, to nie powiedziałeś, no nie, no nie ma bata, żeby nam zapłacili. Nie, no miałeś od razu. A jak zobaczyłem tylko gościa, jak ja powiedziałem, nie, ja tu chyba nie zostanę. Jak się zaczął pocić i zaczął denerwować, no wiesz, ja na przykład... A ty mówisz, dobra, nie stroi przykrości, zostanę. Nie, tak to nie powiedziałem, ale powiedziałem, że chciałbym zobaczyć jeszcze training ground. Wiesz, training ground to sobie wyobrażasz dwa boiska, równa płyta, czyli że popularne stoły, siłownia. No ja tam jadę.
i nie masz ochoty tam siedzieć dłużej niż 2 minuty. Po pierwsze, boisko się nie nadawało do niczego i były takie kępki, takie, wiesz, jedna, druga, 78 kępek. I siłownia był taki stary sprzęt, taki, że machasz i rozwalony z jednej strony, wiesz, łapy jednej nie miałeś. I mówię, jak on mi wmawia, że to będzie w ciągu tam kilku dni bądź tygodni, że to poprawione, nie? Ja mówię do menadżera, nie, zostaje tutaj, no nie ma jak. I on mówi nagle, że więcej hajsu. Zapłacili. Że więcej hajsu. No. Nie, gdzie zapłacili? Tylko półtora roku. Półtorej roku sprawę miałem. No to, w ogóle to jest dobre, że od stycznia nie płacili i w lutym, od stycznia nie płacili w ogóle, totalnie, a w lutym jeszcze tam jakieś pieniądze za grudzień chyba dali, bo tam płacą z dwóch jakby tych stron, gotową i przelewem. I ja, gdybym nie złożył sprawy, no to ten klub później był bankrutem. Ale oni na przykład mi nie płacili już 3 miesiące i przyszedł moment, że jest coś takiego jak prawa telewizyjne. I jak ja bym im odpuścił, a oni na przykład mnie prosili, mówią, nie no weź, podpisz nam papier, no przecież my jesteśmy klubem, jesteśmy jednością, jesteśmy razem i ci wmawiają, a 2,5 miesiąca totalnie nie widzieliśmy się. I nagle jak przychodziło co do czego, no to oni chcieli mieć kontakt. I ja wziąłem prawnika wtedy, pamiętam z Poznania na początku, no ale to jest prawo wtedy w Grecji było inne niż ten. I ten Jamal, z którym grałem, powiedział mi, słuchaj, ja mam dobrego prawnika w Grecji. No i faktycznie bardzo dobry był. Wygraliśmy sprawę, po półtorej roku oddali całe pieniądze, po trochu płacili właśnie spraw telewizyjnych. No a jemu też procent musiałem zapłacić. No ale to lepiej 10% oddać niż nie mieć nic. No i on przyleciał nawet do Warszawy, żebym gotówę mu wypłacił i pojechał. Jak ja słucham ciebie, Radek, to się To wierzysz. Nie wierzę ci, absolutnie. Jesteś człowiekiem honoru, wierzę ci. Ale nie kituję raczej. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Wiesz, bo są dwa rodzaje karier piłkarskich. No jedna to jest taka kariera... Nie, to jest może coś, co się zdarza raz na milion, jak Roberta Lewandowskiego chciałem powiedzieć, ale powiedzmy, że jest kariera piłkarza, który jest, nie wiem, w klubie ekstraklasy, wszystkie te szczeble zalicza prawidłowo, później idzie do jakiegoś klubu za granicę, tam robi karierę na przyzwoitym poziomie, zarabia pieniądze, wraca, ale są też kariery pełne przygód. Twoja kariera jest taką karierą pełną przygód, zastanawiam się, kto będzie miał, wiesz, więcej do... powspominania na stare lata i jak ciebie słucham, to ty mi się kojarzysz... Jest wiele więcej, tylko nie wszystkie pamiętam, to jest problem. Szkoda właśnie. Pokaż slajdów zrobić. Ty mi się kojarzysz, wiesz co, jest taka książka, na której moje pokolenie się wychowało do przerwy 01 i tam jest taka postać Paragona, który na ruinach zbombardowanej Warszawy dzieciaki mają swoje turnieje piłkarskie. Ty mi się kojarzysz właśnie z takim, wiesz, takim... Gosie? Takim ananasem z warszawskich kamienic, którego ciągle spotykają jakieś przygody. Historia. Jesteś dla mnie takim paragonem po prostu. Dzisiaj tak w ogóle wpiszę sobie ciebie tak do telefonu. Paragon. No paragon. Paragon, ale nie taki sklepowy. Paragon to jakiś nick, tak? To był. Paragon to był, ten nick właśnie był od Paragonu. Właśnie teraz mi zabiłeś klina, bo już nie pamiętam od czego. Zapraszamy ale... w komentarzach, skąd wziął się pseudonim Paragon. No tam coś było w serialu. Ze sklepem, coś tam w szkole, ale nie pamiętam. W każdym razie teraz sam się zapędziłem w kozi róg. Natomiast postać Paragona, to była postać, która cały czas miała jakieś przygody. I mam wrażenie, że ciebie te przygody, nawet jak nie do końca chciałeś, to... Wiele nie chciałem. To znalazły. Na przykład przygoda w Polonii Warszawa. To też jest niezła przygoda, co? W sensie takim, która? To, no, jak grałeś w Polonii Warszawa, to dużo miałeś też różnych przygód, prawda? A nie, no to tak. To był 2007-2008, nie? Przed Grodziskiem. No były, ale też takie, no, różne historie. Z prezesem Wojciechowskim, no były. No ale to wiesz... No jakby... właśnie to miałem na myśli. Ale którą? Tą z cygarem? Nie, różne przygody. Ja nie wiem, którą możesz opowiedzieć. No pewnie było ich mnóstwo. Wiesz co, no na tyle... No była to persona... Ale prezes Wojciechowski mnie zapamiętał. To też jest prezes Wojciechowski był w Polonii Warszawa personą, no powiedziałbym, abstrakcyjną, jak na polskie warunki piłkarskie. No to był taki pierwszy, kurczę, taki kolor. Pierwszy milion, który taki, wszedł. Taki kolor był. Taki trochę Jesus Hill, no, trochę Gigi Becali. Kilka osobowości, o których wcześniej czytaliśmy w historiach zagranicznych klubów, że właściwie mnie to zawsze bawiło, bo był u nas w redakcji Faktu taki Maciek Marculanis, którego może kojarzysz nawet, on się zajmował Polonią i zawsze dzwonił do Józefa Wojciechowskiego i Józef Wojciechowski był jedynym właścicielem klubu, który ten po jednym sygnale odbierał, tak, panie Maćku. Panie Maćku, tak, wysyłam tego darmozjada właśnie tam, na przykład tam o Kokosińskim, tak, będzie biegał po schodach, albo tam, uciąłem premię. Weź to wymyśl, te uciąłem tym darmozjadom premię, tak, panie Maćku.
I ten Maciek nie musiał pytać go, czy on to może napisać. I jemu, miałem wrażenie, sprawiało to perwersyjną przyjemność, że on później to otwierał gazetę i tam i to wszystkie było. Te jego bonmoty były. Trzy najzabawniejsze sytuacje z Józefem Wojciechowskim. To jest na twoją pamięć. Nie, no, na jedno z życia Radosława Majewskiego. Jedno to od razu, nie? To jedna była sytuacja, gdzie byliśmy na... To też jest dobre. W wyborach Miss Polski. No to jest bardzo dobre. W hotelu 500. Zaczyna się wspaniale. Tak, ale on, te wybory chyba były następnego dnia, czy tam dwa dni później, jakoś tak. I one były za... A ty byłeś w jakimś jury tam? Nie, my tam, już nawet nie pamiętam, jak my się tam znaleźliśmy, nie? I one były nie zabukowane, tylko za... Zatrzymałem się w hotelu 500, nie? Czyli prezesa i tak dalej. I była jakaś tam impreza wieczorna, gdzie my po jakimś meczu wyszliśmy. No i wiadomo, że było niestety albo stety, albo na tamte czasy no, lekko zakrapiane. I był taki moment, że ja... A ja po alkoholu mam takie różne akcje, nie? Ale czasami dziwne, czasami spoko, a często nie pamiętam. To też nie jest dobre. No i było w tamtym czasie tak, że jeszcze świętej pamięci Oleńskiej, nie? I gdzieś tam wyszliśmy. Ja pamiętam, że wziąłem ich dwóch, tak wiesz, za głowy i tak, no a ty Józek, co oglądasz te Folonie? A nie, ty mówisz o Józefie Oleksym. Józef Oleksy. Tak, przepraszam, a ja powiedziałem Oleński. No bo był jeszcze menedżer Janusz Oleński. Ale powiedziałeś świętej pamięci, bo on chyba też nie żyje akurat. Oleksy. Tak, Oleks. I Józek Wojciechowski z drugiej strony i tak wziąłem go i on cygaro palił. Ja mówię, on cygaro, wziąłem sobie, wiesz, buszka zaciągnąłem. Józef, my zrobimy te rezultaty. I wziąłem ich dwóch od razu, wiesz, ale później właśnie świetnie to wspominał. Czy jest fotografia z tego? Nie, no chyba nie ma na tym szans. Ale, też, ale jestem sobie w stanie to wyobrazić. Nie, no ja mam to przed oczami, może nie dokładnie to wytłumaczyłem, jak to wyglądało. Ale on ciebie też lubił. No, ale wiesz dlaczego? Bo ja kiedyś pamiętam, podszedłem do tego pokoju, no tak, żeby go opisać, wyobrazić sobie, no to na górze był lew, jakaś skóra Lamparta, tam siedziałeś na Tygrysy Europy. Tak. Tak. Ale ty mówisz o jego posiadłości czy o jego biurze? Biurze na... nie pamiętam, jaka to jest ulica. No, Warszawa na Trybówku. Radzymińskiej. O, Radzymińska, tak. Ja byłem na wywiadzie w tym biurze. Byłeś na wywiadzie? No to tam. I tam się znalazłem i tam rozmowy słyszałem, o kontrakcie. Słyszałem, jak Józef Wojciechowski wtedy powiedział, a propos, bo mówiłeś o Józefie Oleksym, pani wpuścił Łysego do sekretarki. No to, pani Agnieszki czy innej. Tak, ale on dobrze żył. Akurat oni dobrze żyli, bo on często bywał na meczach. Ale no i ja tam pojechałem i jakby ja byłem chyba pierwszą osobą, która mu odmówiła kontraktu, nie? Ja mówię, kurde, dobrze gram, to co, on mi nie zapłaci więcej pieniędzy? Tak sobie pomyślałem. I on taki był wpieniony. Mówi, tak, jak, może się nie zgodzić. A byliście we dwóch tylko na tych negocjacjach? Chyba ktoś jeden. Chyba ktoś jeszcze. Ale czekaj, musisz to doprecyzować. Odmówiłeś mu kontraktu w jakich okolicznościach? Że nie płacił po prostu? Tak? Nie, on płacił. Tam tylko, ja że nie pamiętam. Negocjowaliśmy nowy kontrakt. Okay. Bo ja byłem w Grodzisku, później przeszliśmy do Polonii i tam mi się chyba kończył kontrakt. Jakoś tak było, nie? No i ja odmówiłem mu jakoś tak. I wtedy był prezesem Grzegorz Ślak. Pamiętać może nie, on tak. W Żużlu też działał. I on mnie gdzieś zaprosił na kolację, nie? I na kolację poszliśmy do knajpa, jak się nazywa, to nie ma szans, żebym pamiętał. I zaczął mi opowiadać, jakie to pieniądze, jakie to duże, jak on zarabia, jak to się dzieje. Ale w dobrym tego słowa znaczeniu, nie? Mm. I ja sobie zamówiłem, nie, jakieś steka chyba nawet, nie? Ale ten stek był takich małych rozmiarów, że mówię, no nie, niemożliwe. Ja patrzę później na rachunek, a on z 1000 zł. I widzisz, no tak się je, tak jakbyś miał pieniądze, będziesz zarabiał u nas, to tak to będzie wyglądało. A ja pamiętam, wróciłem do chaty i kanapki jeszcze robiłem sobie. Ja to tak wyglądało, jeżeli chodzi o rozmowę z nim. Ale Tomasz, to mniej więcej, znaczy więcej historii, żeby jakieś były, no to ktoś by musiał mi przypomnieć, nie? Na pewno ta z cygarem akurat... A wchodził do szatni, jak się wkurzył? Był w jakimś meczu, był po jakimś meczu, albo w trakcie nawet był jakimś... No u niego, wiesz, najgorzej mieli trenerzy. Nigdy nie znali dnia i godziny. Że może się coś wydarzyć. No, że może coś się... Ja miałem trener Kaczmarka, Jacek Zieliński był... Na chwilę był trener Grębockich. Makero to jeszcze? Nie. Nie, on później przyszedł. Później. On później przyszedł. Ja już odszedłem. No ale zawsze on mówi, że ja tego Majewskiego to dobrze, że odpędziłem, bo w ogóle historia jest dobra, że on ponoć jedną z sekretarek wynajął, żeby mnie śledziła po Warszawie, czy ja chodzę po klubach. Ja nie wiem, czy to jest historia prawdziwa, bo ja tego nigdy nie sprawdziłem. Ale w ogóle ciekawy dobór wykonawcy zadania. No ale wiesz, no, kobieta, no to też... Że mogło się skończyć tak, no. Że chodzilibyście razem po tych klubach. No tak, no jakby wpadło oko, ale ten profil, mówiłem, że profil jest jeden gorszy, więc nie do końca... Musiałbyś cały czas przodem do nich. Nie, jednym bokiem, albo przodem, on fa. Ale no, Polonia to był czas, gdzie no, my graliśmy w lidze, nie ligę, w Pucharze UEFA chyba wtedy jeszcze, nie? No więc doszliśmy do momentu, gdzie graliśmy z jakąś holenderską drużyną, ale nie pamiętam jaką. Ja wyjechałem do Anglii. Jakoś tak było, że zaczęliśmy negocjować i prezes Wojciechowski powiedział, że
on dla mnie lepiej zrobił, że ja odszedłem, że on tam nie dał jakiejś wysokiej ceny, bo inaczej bym się w Warszawie zgubił, bo zawsze mówi, że ja imprezowałem. Była prawda? Czasami, okazjonalnie, ale był taki moment, że mnie skradł. 4 razy w tygodniu, no to już to nie jest. No to trzymasz wolne. Ale był taki moment, że ja miałem kontuzję i wtedy miałem wrócić do kadry i Trała, z którym później grałem w Poznaniu i też z Polonii razem, jakoś grał w Lechii i mi spadł na nogę i mi się noga wykrzywiła i byłem też wyautowany na 4-6 tygodni, jak już tak. I wtedy być może byłem więcej razy na imprezach, ale cały czas i tak robiłem swoją rehabilitację. Ale inaczej, żeby nie wyszło tak, że ja jestem jakiś, nie wiem, imprezowicz czy coś takiego, bo raczej zawsze miałem umiar i zawsze umiałem wyjść, jeżeli jest odpowiedni moment, to w odpowiednim momencie. No. Chyba, że ktoś dzwonił i mówił pokój 830. Na przykład. To wtedy nie. Ale to już polecenie służbowe, a nie melanż. Ja mam pytania pomocnicze. Patrzę w ogóle na zegarek, ale szybko nam leci ten czas. No za 15:09. Ale jesteśmy godzinki. Za 15:09. Ja robiłem research i napisałem do różnych ludzi polskiej piłki i jedna z tych osób napisała tak. Wiem, to może być trudne. Napisałem, najpierw przeczytam swoją odpowiedź. Boję się tego pytania, ale zadam. Spytaj, jak było w hotelu w Warszawie przed wylotem do Dubaju. Wieczystej? To pyta Sławek, taki mój kolega. Sławek P. Kropka? No to nie skracajmy mu nazwiska. Nie, no nie będziemy pozdrawiali tutaj Sławka, tak, który graliśmy razem w... Zwłaszcza musisz uważać na to, co teraz powiesz. Obecnym klubie. Bo on będzie robił teraz karierę w sportach walki, więc... czyli ten, to już zawężyliśmy bardzo... Każde twoje słowo jest... Ważone. No tak, ale nie... Jego nazwisko zaczyna się na peszk. A peszka, okej. Okay. A jednej litery brakuje, tak? Tak. Bez zgadnie. A, O, B, C. Średnio było w Warszawie. Dojechaliśmy wieczorem, ale tak... Wiesz, to tak jakby ja mniej umiałbym to opowiedzieć, ale ktoś z boku byłby i opowiedział, jakie tam... Ale dlatego, że nic nie pamiętasz, tak? No średnio. Ja zawsze mam problem z pamięcią, ale była taka historia, że coś z trenerem Cecherzem, nie? Że przed wylotem, no wiadomo, że następny dzień był wolny i tak dalej i... I jakoś było cygaro, mieliśmy cygaro, widzisz, te cygaro się gdzieś tam... No, cygaro się za tobą ciągnie. Gdzieś tam się ciągnie, ale nie tak, żebym palił jakoś dużo, tylko po prostu akurat historię takie pytacie, no te cygaro było. Nie, bo tu jest dopytany, nie wiem, czy to ta sama sytuacja. Ewentualnie, czy pamięta słowa pewnego trenera, cytuję, nie wygrasz ze mną, nie masz szans. No tak, właśnie do tego... To jest ta sama sytuacja, tak? Tak, do tego chcę zmierzyć. Tylko czekaj, żebym ja sobie to ułożył dobrze, bo on chyba przyszedł do nas do pokoju... I on mówi do mnie, zgasz te cygaro, teraz! A ja mówię do niego, zaciągnął się, czekaj. Jakoś tak było, wiesz, i wtedy Sławek był tam gdzieś obok i tam jeszcze chłopaki. No i trener mówi, jak możesz się tak zachowywać? Jakoś, wiesz, no, tak mi się wydaje, że to takie słowo było. No jak to jest wieczór, jaki przykład dajecie? A Sławek do niego mówi, chcesz wygrywać? A on, wiesz, taki wkurzony, chcesz wygrywać? A on taki, no tak. No to zostaw nas. Jakoś tak, bo taka sytuacja, że my tak trochę przesadziliśmy, na drugi dzień leciliśmy do Dubaju, faktycznie średnio to wyglądało, jeżeli chodzi o świeżi, żebyśmy byli, ale... Ale dzień był wolny. Ale mieliśmy luźny wieczór, jakoś tak. No ale to na drugi dzień było okej, okay, no od godziny powiedzmy 12 już było bardzo okej, okay, nie? I jeżeli jakby wziąć pod uwagę akurat tego tą osobowość, bo nie powiedziałeś do końca, kto to jest, tak? Bo nie zdradziłeś całego nazwiska, no to takich historii mieliśmy wiele, takich jakichś różnych, dziwnych i to czasami jak był czas wolny. Nie? Nieraz jeździliśmy gdzieś tam na jakieś eventy i tak dalej. A jak sobie obserwujesz w takim razie tę osobowość, nie wiemy, kto to jest jeszcze i jeszcze nie nową przygodę w sportach walki, bo ty jakby zawsze jak się... Podczas kariery nawet jak padało to pytanie, to zawsze mówię, że ty sobie poza piłką poradzisz, bo lubisz, masz dużo zainteresowań, różne rzeczy robisz. Zresztą poczytałem sobie opinię o twojej restauracji. To jest znanym restauratorem. Bardzo wysoko oceniana restauracja w Pruszkowie i bardzo dużo opinii o niej jest. Bardzo długo się z komputerem. Jak masz taką, wiesz, taką ocenę i patrzysz na ilość opinii i ocenę, to myślisz sobie, no trzeba jakby spróbować. Wiesz co, ja tak teraz trochę mnie trochę się czułem, bo tak trochę jakby prywatnie mi się jakby tak pokiczkało w życiu, ale
Fakt jest taki, że na początku w restauracji dosyć dużo działałem, robiliśmy stand-upy, nawet tu chyba w poranku jest Czarek, tak? Który był w restauracji. Czarek Sikora. Tak, Czarek był, już nawet nie wszystkich pamiętam, załatwiałem. No, rozmawiałem jako menadżer, powiedzmy, restauracji i robiliśmy eventy, no, żeby przychodzili, powiedzmy, poniedziałek w czasie, gdzie jest zima i tak dalej. I jak to by wziąć wszystko pod uwagę, no to ja zawsze lubię, jak coś się dzieje, nie? Jeżeli w restauracji, no to wiadomo, bierzesz pod uwagę tylko jedzenie, ale jak masz stand-up, jak masz jakąś inną okoliczność, jak masz, powiedzmy, jakieś coś zorganizowanego, no to... się mieliło. To się mieliło, tak, jest coś trochę więcej. No i z tych stand-upów zrobiliśmy, nie wiem, no z 12, 15 i to nawet czołowe postacie, jakby to powiedzieć, stand-uperskie, sceny stand-upu, no były w restauracji, więc to też miłe, to też fajne, że można było w jakiś sposób to rozkręcić i też z innych branż, wiesz, przychodzili ludzie, znaczy z innych... może nie tylko, żeby zjeść, ale też później restauracje poznawali właśnie w inny sposób. I posiedzieć też. Posiedzieć, no ale też się posiąść. Wiesz, no stand-up, jak masz na żywo, no to ostatnio byłem na Adamie w Anbendlerze, to też dobrze dawał, nie? Takie, no nie wiem, chodzić na stand-up. Adam był u nas w poranku. No to Adam też jest na stand-up. Adam robi akcję teraz z psami, że... Tak, no że... Psy, które tam, wiesz, jak gdzieś zauważysz, że jest jakaś przemoc... W stosunku do właśnie do psa, to ma powstać taka aplikacja. Nie wiem, czy ona już działa, bo to był. Mówił, że pracuje nad nią. Wiesz, ja też z nim. Chyba jeszcze nie, możesz zgłoszenia dawać. Tak, z nim ostatnio widziałem w Krakowie, też był w restauracji, też zagrał w restauracji. Potem jakoś tak wcześniej zaczęliśmy rozmawiać i on jest fanem piłki nożnej. I tam właśnie mówił: ty stary, ja pamiętam twoje bramki z Forestu. Ja przyjadę do ciebie tylko jak później usiądziemy i pogadamy. No i usiedliśmy i to się też źle skończyło, ale w każdym razie przyjechał, był, zrobił show, przyszło tam restaurację, masz 50, 60, 70 max osób, gdzie możesz tak naprawdę zrobić, bo na przykład Wielka Walaszczyk zamknęła restaurację, w sensie, że już nie było miejsca, no było tłoczno. A to są dobre miejsca dla stand-uperów, bo sobie testują materiał na mniejszej grupie odbiorców. I tak, i nie, bo strasznie trudno namówić. Na przykład próbowałem Piotrka Zolę namówić wiele razy. Był raz, ale tak jako gościnnie był tylko, żeby... A Piotrek zbiera koszulki po prostu, może nie chciałeś dać mu koszulki? Dałem mu, tak? Zagrał z nami. Dałeś mu i nie przyjechał? Przyjechał, ale zjeść. I też się mówię z nim. Zrobił taki gościnny... Piotrek, jeśli teraz nas oglądasz, to... Nie, ja też mu ogarnąłem koszulkę, już nie pamiętam, od kogoś koszulkę, ale nie, no Piotrek, ja wiem, że fan i zbiera koszulkę. Ale on tylko z podpisami był u nas też w futbolu, tak, cała reszta. Był w programie. Był, tak? Tak. No to teraz się umówiłem z nim jakoś na playa, nie? I żeby... A widziałbyś siebie w... stand-upie? Nie, w stand-upie to jedno, ale bo mnożą się federacje freakfightowe. Jak mnie nawalą za kasę, tak. A widziałbyś siebie bardziej po stronie komentatora loży Szyderczej, czy jednak chciałbyś wejść? Tak, wiesz co, ja chyba się raz czy dwa razy w życiu biłem i to tak, i to ze swoim kumplem. Pierwszą walkę na przykład moglibyśmy ci ustawić z Waselem. No, dobry start. No, że on musi zjechać. Ale wiesz co, ja bym musiał z nim pogadać, żeby właśnie nos mi naprawił, bo jakby nie operacja kolana, to bym miał nosa, to przynajmniej jakbym był w walce, to może by mi naprawił od razu go z drugiej strony. Myślę, że naprawiłby ci go w 10 sekundzie. Szybciutko, tak. Ale śledzisz takie... No jadę na fightowe. Ten. Wiesz, ja chcę jechać do Wrocławia, teraz 21 jest walka, bo Świrek walczy, nie? Tak, to też pytałem się Świrka, czy by ogarnął bilety, ale jak w inny sposób. Akurat fajnie, bo Fejmy ma się napisał do mnie, czy nie chciałbym przyjechać i to też miłe, ale byłem kiedyś w Krakowie na takim tym, na takiej freak fightowej federacji, czy jak nie wiem, czy widziałeś, że są też jakby piłkarskie eventy, piłkarskie pod taką egidą, że tak w cudzysłowie. A mówisz jakby... o tych takich kwadratach? Tak. To było tak, w listopadzie, w tamtym roku. No. No to ja tego nie widziałem, ale to chyba tutaj ekipa stąd jechała, tak? I grała z tymi youtuberami, gwiazdami i tak dalej, ale nie znam... Move Federation, tak? Move Federation. To chyba będzie druga edycja jakoś tam, jakoś niedługo. Ale no, wiesz, to jest dodatkowy event. Ja lubię pograć w kręgle, zagrać, porzucać w lotki, pójść na koncert, więc raczej otwarty jestem, elastyczny i lubię jakieś różne rzeczy też nowe. Otrzymamy kciuki za pana. Ale walka raczej nie. Czemu? Jak wyleczę kolano, potrenuję trochę. Sama stójka na zasadach bokserskich. Wiesz co, niektórzy to wiadomo, że tego nie robią na co dzień, no ale poszli do walki. Nie, no jasne, stary, no są ludzie, którzy tam trenują po prostu 4 tygodnie między menażerami. I tyle, no idą Jaś na walkę. Jaś Kapela ostatnio miał walkę pod Biedronką. Kto? Jaś Kapela miał ostatnio walkę. Nie, to już nawet nie ma co. Ale to jest... Kto to jest? Nieważne. No, ale to w każdym razie, Ten Sławek, o którym miał swój... Pan Sławek. No, pan Sławek, nie mylić sędzią, czy tam prezesem piłkarskim, to
No chyba będzie walczył, tak? Chyba będzie walczył. No, więc mamy kciuki. Więc zobaczymy. No ale Świrek no akurat... Już ma za sobą debiut. No to ma debiut, no a teraz będzie właśnie we Wrocławiu. No to jakby z szacunku, że pod jego skrzydłami zacząłem w piłkę jakby działać i on mi pomagał charakterem i uczył mnie pewnych tam chwytów na boisku i tak dalej. Zresztą siedzieliśmy koło siebie w Grodzisku. No to chciałbym pojechać i też napisałem do niego, że właśnie, czy by nie zaprosił. Nie, na, ja ci chciałem w ogóle zapytać o to, to fajnie, że przypomniałeś, o to wejście do Grodziska, bo tam tak całkiem... Całkiem szatnia z, szatnia z osiągnięciami, że tak powiem, nie? No tam był Roki, świętej pamięci Świrek, Piotrek Piechniak, Igor Kozioł, Sełek Przyrowski. No taka ekipa, która się zaopiekowała na początku. No, no właśnie, jak było? Czy byłeś tam jakby... Bo ty też chyba nie miałeś problemu, jak trzeba było piłkę ponosić. Nie, zero, tak dalej, co? Jakby... Od tego zaczynasz od to, i to w ogóle nie ma dwóch zdań. Ale Roki zawsze świętej pamięci właśnie wykorzystywał to, że trzeba piłkę, czy żeby umyć mu buty, jakieś tam zakłady, gdzie zawsze wygrywał, zawsze. Cokolwiek by nie było, to zawsze wygrał ci zakład i tak czy siak. Ale bardzo fajny moment, no bo bardzo fajny czas, początek dla mnie. Ja poszedłem wtedy, no, mój pierwszy klub, Ekstraklasa. I, no i Roki chłopak, no, z Brudna, nie? No to jakby uczył mnie działania, egzystowania w szatni. Zresztą kogokolwiek by się nie zapytał, no to każdy go wspomina. Byłem też na pogrzebie, nie? I to przyszło tyle piłkarzy, tylu zawodników z każdy z różnych stron Polski. I nie wiem, czy był jakiś zła opinia na jego temat. Nie. To bardzo ważna dla mnie postać też, bo ja jestem z Zamościa, on był w takim zaciągu do hetmana Zamość, i taki najlepszy hetman, czyli piąte miejsce w drugiej lidze, okay. Kiedy był... Cały Zamość pojawiło się, żyje do teraz. Że tak powiem, pojawiło się widmo awansu okay. I jasne oświadczenie zarządu, że my nie możemy awansować. A, że się nie uda? Nie, że to nie ma sensu. Ekonomicznych podstaw. Nie ma tej drogi. Rozumiem. No i tam był jakby w tym zaciągu właśnie Piotrek Piechniak, Darek Dźwigała, Roki, Paweł Pranagal, i to bardzo ważna postać dla mnie, i też pamiętam, nie, no, historię... jakby nie dało się go nie lubić oglądając go, nie? W sensie zawsze zaangażowany i zawsze serce na boisku, a przy okazji jeszcze poza jakby no... Poza też dusza towarzystwa postać. Rozmawiał, umiał zawsze ogarnąć to, i ja kiedyś miałem wyzwanie takie z nim, żeby wbiec na Pałac Kultury, nie? Nie wiem o co i jak to wyszło, ale biegaliśmy na Pałac z cygarem. Kultury. Nie, już bez cygara, wtedy akurat bez, jeszcze młodszy byłem, dużo młodszy, ale no jakieś takie challenge sobie robiliśmy. Mieszkaliśmy na jednym osiedlu, więc poznałem się wtedy jeszcze z jego całą rodziną i tak dalej, nie? Więc udało tak... wam się wbiec na Pałac Kultury? No, to są takie biegi. Oficjalnie tak, oficjalnie tak. Najlepszy. Nie wiem, ile tam jest tych schodów do pokonania. Ja chyba je liczyłem. Ale jest, ale teraz jest to dość intensywne. Dosyć wysoko i tak męczące. No, ale zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to w jednej z gazet i tak dalej. A, bo ja byłem w Polonii, on był w Legii chyba wtedy, czy on odszedł. Jakoś taka była sytuacja. No w każdym razie, no mam niektórych sytuacji lepiej nie odpowiadać przed kamerą, ale naprawdę barwna postać i z nim był klimat. I wracając do innych chłopaków, no to Telich, Przyroś, Świrek, no to każdy mi jakby się zaopiekował. I kierownik Pfeiffer, i trener doktor Jaroszewski, który jest teraz w karze. Więc wiele było takich osób, które w piłce jeszcze działały, grały. A ja zaczynałem wtedy, no mój pierwszy rok to był. Z Pruszkowa odszedłem. Tam poszedłem. A to też jest fajna sytuacja, że ja poszedłem do Ekstraklasy, a wtedy był trener Blacha w Zniczu i on mówi, ja miałem ofertę z Grecji, gdzieś z drugiej, trzeciej ligi. Ja mówię, zagranica, weź trener, puść mnie, pogadaj z prezesem właśnie, z Sylwiuszem. To ten słynny trener Blacha, tak? Słynny trener Blacha. No był w Wiśle, w Groklinie, no o tym mówisz, tak, że miał wyczyny. Miał wyczyny. Wyczyny piłkarskie, ale... Dobre określenie to jest. No i wiesz co, ja też jestem taką osobą, że do dzisiaj mam kontakt czy z trenerem Milankiewiczem, czy z prezesem Sylwiuszem. To tak już od siebie dałem. A masz jakąś taką postać, którą tak jakby, której rady szczególnie wspominasz? Bo Sebastian Milan na przykład zawsze opowiada, że Wieszczu dał mu strzelić tego wolnego na City. Piłkarskim ojcem, tak? Czy masz jakąś taką postać? Po momenty, bo musiał jakieś momenty pamiętać. Nie? Świrek właśnie a propos pierwszej szatni, bo czasami masz tak, że te pierwsze sytuacje pamiętasz. To zawsze mi mówił, jak się przy autach zachowywać. Roki mi mówił, że jak tylko spojrzysz... Ale nie na parkingu, tylko tak, na boisku, tak? Na boisku. Że jak... Roki mi na przykład mówi, że tylko jedno spojrzenie i ja idę za obrońcą, żebyś mi rzucił tą piłkę, tę piłkę. I no to choćby te dwie osoby, nie? Później ja... No z Trałą jeszcze grałem, no też lekko starszy jest ode mnie, ale to już Lech, to już późniejsze czasy. To już raczej ja byłem jakby z tej drugiej strony, bo ja już miałem 30 lat około plus minus, jak byłem w Lechu.
Więc nie, zawsze pamiętam pierwszej osoby, czyli Leszka, o której wspominałem na samym początku, nie? Jak się zastawiać, żonglerka i tak dalej. Trener to jest w ogóle niesamowite, nie? Że pamiętasz taką postać po prostu z osiedla. Bo to jest pierwsza osoba, no. Bo to od niego zacząłem i on mi pokazywał, jak się zachować. Bardzo miłe jakby. No tak, ale powiem ci, właśnie widzisz, no to jest też... ostatnio gdzieś go mijałem w Pruszkowie i się, nawet chciałem podejść do niego, tylko tak trochę mi, nie wiem, no. Trochę wstyd było, ale no podejrzewam, że mnie pamięta, nie? I ale tego czemu? Moim zdaniem powinieneś... Powinien, no nie, no ja podejdę. Jeśli oglądasz, to lajkujcie, Leszka komentarz i połączymy ich. Powinieneś... Nie, no, wrócimy razem, że kwiaty, tak i tak dalej, że po latach. Podjedziemy z kamerami. Ale nie ma ci czego wybaczyć. Gdzieś jesteśmy z programu... Że nie odzywałem się, że nie odzywałem się. Jesteśmy z programu IM. Ale nie, no... A o to ci chodziło, tak? Że jakby długo się nie odzywałeś. Tak, nie, no bo ja jakiś czas temu... To cię odbiło po prostu. No, to jest awaria. Ale w ogóle miałeś taki moment soduwy, bo ty nie wyglądasz na takiego człowieka. Czy to już po prostu teraz jesteś po... Nie, widzę nie, próbuję go nad głową wiruje, nie, taka chmura, że był. Tak, żebyśmy jakby z góry usprawiedliwienie, bez względu na to, czy ten moment był, czy nie. Jesteś jakby... No, właśnie i zdefiniuj, co to znaczy. Tak, no bo patrzę, bo jakby również wychowywałem się na osiedlu, no i nie wszyscy jakby są finansowo spoko sytuowani, no i zakładam, że jak wychodzisz z takiej sytuacji, idziesz do, nie wiem, no klubu ekstraklasy, podpisujesz kontrakt, to nawet pieniądze, które twoim starszym kolegom nie jawią się jako jakaś wielka wygrana na loterii, no to dla ciebie to jest jednak szok i że może się pojawić pokusa. Ja ci to podam na przykładzie. Byliśmy ruszenia. W Rewie u Tomka Kuszczaka robić futbol i cała reszta. I Tomek opowiedział nam taką historię, że w Hercie Berlin dostał wypłatę i powiedział, teraz wszystkim pokażę, że mi się powiodło. I kupił sobie najlepsze ubrania i złotego Mercedesa i przyjechał nim do domu do Wrocławia. Zaparkował pod blokiem, wszyscy ludzie wyszli do okien i klaskali. Myślał sobie... Nie, on sobie pomyślał, że mu wstyd. Co ja robię? Co jaka dali, to jest totalna żena. Czy miałeś taki moment, kiedy przenośnym złotym Mercedesem zaparkowałeś na swoim osiedlu? Nie, no samochód akurat... Wczoraj? Samochód akurat, no mówiliśmy o pandziaku, że jeździłem pandziaku po czasie Anglii, gdzie w Anglii akurat największe pieniądze zarabiałem, a w Grecji umieliśmy pandziakiem jeździć i też mi nie było głupio, albo nie wstydziłem się i tak dalej. A jeżeli chodzi o momenty, że zacząłem inwestować powiedzmy w siebie, to nie wiem, czy to jest takie jakby odwalenie. No nie, raczej nie. Nie do końca. Nie, raczej soda. Wydaje mi się, że z racji... Ona się objawia... z tytułu tego, że czujesz się, że jesteś w trochę bardziej uprzywilejowanej grupie, bo robisz to, co lubisz i zarabiasz na tym dużą kasę. I korzystasz. Trochę, i korzystasz z tego, trochę jakby czujesz się ponad innymi. To nigdy. To nie wydaje mi się, żebym miał. Jak, a to wynika z tego, że nigdy nie miałem. Się nie przelewało? Wiesz co, ja my 10 dostawał tata pieniądze, 12 już na zeszyt chleb poszedłem brać, nie, z tyłu w sklepie. No to więc... jakby trochę ci sytuacja mówi, albo czasami miałem kanapkę do szkoły bez środka. Czyli bez składu, tak? Bez składu, czyli miałeś dwie kromki chleba przykryte. Jak w tanich liniach. Tak, i mama do tej pory mówi, nie no, zapomniałam. Wiesz, a tam światło w lodówce tylko było, już nawet nie było światła. Wyłączone światło, żeby prąd, nie? Żeby było prąd, bo takie średnie warunki. To jest ważny wątek, bo... Ale wiesz, to jest właśnie, wiesz, i wtedy doceniasz takie rzeczy. Że moim zdaniem bardzo spoko jest, kiedy ludzie o takich rzeczach mówią, nie? Że to nie jest dla ciebie powodem do wstydu. Mówisz o tym wręcz z uśmiechem na twarzy, no wiadomo, że dzisiaj łatwiej ci się uśmiechać, jak o tym mówisz, ale ja się mogę tylko domyślać, że dla dzieciaka, który ma parę lat, to nie jest wcale wesołe. Ale też nie myślisz, jako za dzieciaka nie myślisz o tym, tylko ja potrafiłem na przykład... Ale naprawdę brałeś kanapkę w szkole z niczym i nie myślałeś o tym i mówiłeś, że to jest spoko? No nie jadłem, no a co miałem zrobić? No musiałeś, nie, no dobra, ale okej. Ale jakby jeździliśmy, w sensie, jakby pamiętajmy, że psychicznym jakby o tyle łatwiej było może w naszym pokoleniu sobie radzić z rzeczami, że jakby no nie byłeś jedyny w środowisku z taką sytuacją. Czy wiesz co, jak ja miałem wokół na przykład córkę Pruszyńskiego, no to która ona miała, ona mówi, że deszcz pada i Radek sobie... był, nie trafiłeś. I ona, nie trafiłeś do końca, ale i ona mogła sobie skupić spodnie długie, a była w spodenkach, nie? A ja mówię, jak spodnie, 120 zł? Teraz, to... tak idziesz i no bierzesz. I ona sobie idzie i kupuje na przykład. Nie mogła tobie od razu kupić? A nie, znaczy bardziej jedzenie może tak, ale fakt był taki, że ja mam też akurat mieszkałem niedaleko wujka, który miał hurtownię oleju, to więc
olej mieliśmy za friko, a dziadek świętej pamięci dawał nam ziemniaki, czyli tata jechał po ziemniaki i jadłeś takie plasterki w takim głębokim oleju. To zawsze było... Najlepsze, najlepsze na świecie. To talarki tak zwane. Tak, talarki takie i zawsze do tego wracam, albo na patelni chlebek z wody i je tam lekko przysmażałeś, nie? To też jadłem, a w lodówce nadal nic. Ale no, 10, 11 było, się zdarzało, że było jakieś tam więcej rzeczy i tak dalej. Ale fakt jest taki, no, że jeżeli w miarę doceniasz życie i wiesz, że to może się wydarzyć, no to patrzysz na te wszystkie rzeczy, nie, podczas piłki i nie rozwalasz tego na prawo, lewo. Chociaż wiadomo, do kasyna też chodziłem, jakieś takie różne rzeczy, rozwalałem gdzieś pieniądze, ale nie mówię o dużych pieniądzach, tylko też miałem moment i czas, momenty bardziej, mówię o momentach, nie długi czas, o momenty, że no też chodziłem z chłopakami, gdzieś się wychodziło, czy się w cudzysłowie wydawało więcej pieniędzy. No, ale to nie są takie, jakby... To nie są, nie. Jest wyjście z chłopakami i jest złoty Mercedes za pierwszą pensję. No, nie, ale to tak, wiesz co, ja nigdy nie miałem chyba tak, żeby komuś coś udowadniać. No. Bardziej miałem udowadnienie i wracamy do punktu wyjścia. Dokładnie. No, temu Krzyśkowi, tak. Cholerny Stanowski. Tak, no, że wiesz, że on, to, gdzie on, że tu nie wróci i tak dalej. Czyli to Stano był twoją motywacją? Nie, bardziej, nie wiem dlaczego pamiętam. Akurat on też się wczoraj tu pojawił, czy przedwczoraj. On się tu czasem pojawia. Pojawia się czasem, no i znika. Ale nie wiadomo, czy to był on, czy to był ktoś inny. Tak, nie, no miał maskę chyba. Dwie postaci, ale chciałem cię zapytać to był słynny aktor. Chciałem cię zapytać o Nottingham Forest jeszcze, bo ty chyba powiedziałeś coś takiego, chyba w Canal Plus powiedziałeś to przy okazji magazynu i Wysokość Premier League, że dzisiaj jakby, bo to jest zawsze dla mnie piękne w Anglii, że... Pamiętają? Tak, że pamiętają i że ty, jeżeli... Nawet gadaliśmy o tym kiedyś, ja powiedziałem, że chciałbym pojechać na Nottingham Forest, nawet mieliśmy się zgadać, żeby tam... Tak, ja ci mówiłem, że zrób, załatw sponsorów. Albo... Ale nie, Radek, ale ja nie chcę załatwiać żadnych sponsorów. I jak słyszę, że trzeba załatwiać sponsorów, to mi się... To nie załatw, no to od dzisiaj odkładamy, nie. Ja załatwię bilety, bo... Ja chcę polecieć, kupić bilet po prostu sobie na samolot, na hotel... Ale wiem, że tam jest ciężko dostać bilety, bo jest duży fanbase taki wierny. Nie, no, biletów nie masz szans. No nie są kibice, wiesz, to nie jest wielki klub w Londynie. No nie, to nie jest stadion West Hamu, gdzie możesz sobie kupić bilet, jak przyjechać jako turysta. Ja akurat nie muszę na West Ham kupować, ale wiesz, chodzi mi o to, że po prostu, żeby polecieć tam i żeby poczuć ten klimat, wiesz, z kimś, kto nie tam był. Na Forest, jak jedziesz na Forest i to też jest publicznie się dogadujemy teraz, to w ogóle jest pułapka, którą nie, właśnie zostać. Jeszcze się nie dogadujemy. My już mówiliśmy na start sezonu Arsenal Forest, ale niestety Arsenal w Londynie. A, to jest nie. W Londynie, ale ja bym bardzo chciał pojechać na Nottingham Forest na mecz po prostu. To powiem ci tak, było dwa momenty były takie. Pojechałem na play, napisałem tam do jednego z klubu od biletów, ale wyjazdowych. Mhm. I oni grali wtedy z Huddersfield. No mówię, idealny mecz dla mnie. Championship, finał, playoff, Wembley, 90 koła ludzi i tak dalej. Świetna w ogóle atmosfera. I pojechałem jako kibic. I jako kibic idziesz do takiej do baru, no jakiej restauracji, do baru, 3 godziny przed meczem, a tam... Do pubu po prostu. Do pubu, no idziesz się nawalić wcześniej, chociaż tam piwo masz takie rozwodnione i idziesz 3 godziny przed meczem, a już tam są przyśpiewki, ten klimat, ja to kiedyś rzucałem na swoje social media, jak to wygląda. No my byliśmy z Arkiem na przykład na inaugurację poprzedniego sezonu na Crystal Palace. No tak, ale nie grałeś nigdy w Crystal Palace, a ja jeszcze... jak nie grałem, sprawdzam na 90minut.pl. Nie, ostatnio zadałem komuś pytanie, czy pamiętasz... Zaha, przecież to jestem ja. No. To ty, do drugiej osobie. Ja zadałem komuś pytanie, kto ostatni strzelił na Palace hat-tricka. No. Też pytanie pułapka, nie? No bardzo, pewnie chodzi o to, że ty, tak? Że, o, tak, ja. Ale i wracając do tego, pojechałem na ten finał playoff. Pytanie pułapka. Tak, załatwiłem sobie bilet na finał, ale poszedłem wcześniej specjalnie do pubu, jednego, drugiego, czy coś takiego. No to kiedyś mi zadał pytanie właśnie Twaro. Czy cię poznają? Nie, czyli nie czy wyjdę nawalony z pubu bez wydawania jednego pensa. No to tak. To wyjdę. Poszedłem do jednego, do drugiego i tam, wiesz, tam po prostu nie jesteś w stanie usiąść. Ale byłeś w swojej koszulce z napisem Majewski. Tak, wziąłem koszulkę Majewski normalnie. Żeby cię poznali. Jako kibic. Nie, oni mnie poznali, nie widzieli tyłów. No, ale nie, poważnie. Radi. Ale miałem koszulkę swoim, nie? No chyba, żebym Huddersfield tą drugą nałożył, bo grałem w jednym i w drugim klubie, jakby nie to było. Byłoby dziwne. No to było dziwne. Ale no poszedłem do pubu, wrażenia takie... Kurde, no i wchodzisz do pubu, jaka jest reakcja? Nie możliwe. No jak? No wzięli od razu mnie zabrali, tu jedno piwo na mnie, drugie obok, tu się ktoś przepycha, śpiewają radi z 40 osób. No ty wrzucałeś dużo filmików, to było... I mówisz, no co oni robią, nie? A mówię 8 lat później, no. Że to było w zeszłym roku. I mówię, nie no, pamiętałem, to właśnie to jest taki mental Anglików. I właśnie po tej sytuacji oni awansowali, znaczy Forest awansował, tam już jest chyba tylko Joe Worrall, z którym grałem. Chociaż może i Andy Reid, który jest asystentem teraz trenera, to
ten gościu Steve czy Scott załatwił mi bilety na finał playoffów, gdzie też nie było łatwo. Wysłał, wiadomość mi wysłał jakiś czas później, 2 czy 3 tygodnie później, i mówi: weź sobie, wybierz mecz, na który chcesz przyjechać, ale musi być domowy. Ja cały sezon mi się nie udało, co prawda, ale patrzę na ten cały rozkład jazdy. Akurat wtedy Chelsea pamiętam, że wybrałem, i to był 30 grudnia albo 31 grudnia, jakoś tak, nie? I mówię: idealny mecz, bo wtedy jest wolne, pojadę sobie i sobie mecz obejrzę i pojadę i tak dalej. Ale jakby o co mi chodzi w tej historii, że takie to miłe jest, że oni pamiętają i dał mi do wyboru mecz, na który mogę pojechać, i nie jako kibic, że sobie usiądę tam za młynem, że nie widzę z gołębiami. To już na VIP-ach. Tylko nie, tylko wiesz, na stadionie przywita się, jak twoje emocje, jaka wrzawa i tak dalej. Mówię o najmniej 8 lat, no bo w 2014. No. Tak to często jest taki wątek, że jakiś jest właśnie były piłkarz na trybunach, oni go zaprosili, bo to też dla nich jest super budowanie marketingu. To jest budowanie marketingu. A wiesz, budowanie marketingu to raz, a dwa też historii klubu. Tak. Bo jakiś młody chłopak może dzisiaj pomyśleć, może nie pamiętać po prostu, że ktoś taki grał, oni mu przypominają. I potem on jest karmiony tymi historiami od dziecka i jako dorosły facet mówi: u nas to był kiedyś taki Polak, Majewski, bo ja widziałem go w przerwie meczu jakiegoś tam innego 8 lat później, stał na murawie z mikrofonem. Ja już byłem na meczu z Leeds, jak jeszcze Klichu grało, nie, w Leeds, to też już... Klichu, myślę, że nie będzie miał problemu z biletami na Leeds za 8 lat. Nie, ja mówię, że byłem zaproszony, tak taka osoba na taki mecz na Foreście, Forest Leeds, jako taki VIP guest i tak dalej, nie, to też miłe, fajne, a później był COVID, już tam nie był jak, no i będę próbował w tym... Ale genialnie wybrnął z tego, żeby nie zadeklarować publicznie, że polecimy z nim. Dobrze, nie? Polecimy sobie sami bez ciebie. Polecimy. Tam, lećcie sobie, zobaczcie. Tam się spotkamy. Damy radę. Lećcie, bawcie. Ja wam nie powiem, jaki mecz, ja wam nie powiem. Wiesz, że tu płacą, wstać nas. Nie, no, widzę, no, lodówkę smega macie. Wszystko. Ale nie podpięta do prądu. Tak, jeszcze nie, nie. Zobacz, prąd jest droższy. W studiu telewizji śniadaniowej normalnie zapraszamy sobie gości, robimy sobie drugi program. No, fajnie byłoby się kiedyś wybrać, naprawdę. No, to przegadamy sobie. Nie, no, Liga Angielska. No, ja byłem w tym sezonie, pojechałem na 3 mecze. Na 3 mecze, ale właśnie niestety nie Foresto. I pojechałem w piątek, sobota, niedziela. Nie? No to klimat ten angielski, przedmeczowy, i to jak ta otoczka, jak to wygląda, no to no niestety albo stety potrzebujesz to zobaczyć. Mm, wiesz, to jest znamienne dla wszystkich piłkarzy, którzy tam grali, bo pamiętam właśnie, że jak byliśmy z Arkiem na inauguracji poprzedniego sezonu, byliśmy na Palace i na czym jeszcze byliśmy? Jakim Arkiem? B2, ja mówię: Arek, jaki piłkarz? Nie, byliśmy na Palace? Byliśmy na Arsenal Palace, ty byłeś na Tottenhamie, ja pojechałem do Leeds, tak. I na trzeci dzień byliśmy jeszcze na West Ham City. Na West Ham Manchester City, pierwszy debiut Erlinga Haalanda w Premier League. I Grzesiek Grasiak do mnie napisał wiadomość: ale zazdroszczę wypadu. Poczuł, wiesz, od razu mu się odpaliły wszystkie stare, wiesz, projekcje. Memory, tak, wszystko, że jak to wygląda, nie? No bo masz mecz o 15:00, a ludzie są już o 12:00 w pubie, na przykład, nie? I siedzą, przy śpiewki, wiesz, robią tą całą toczkę. Anglicy też lubią być pijani o 12:00 w południe, ale nie ma problemu z tym. Okej, ale nie jest ich aż tak dużo, no bo wiedzą, że później jak na mecz, to mogą mieć problemy, że nie wejdą, czy coś takiego, nie? Że... Moim zdaniem oni w ogóle... Słuchajcie, ja bym mało. Powiem, czy jesteś... Właściwie co? Która jest? 19? Nie patrz na zegarek. No to, nie, ja nie patrzę, ja patrzę na zegarek, bo jesteś jeszcze, masz przez 5 godzin kontrakt. No, do 20. Nie wyglądasz... Musimy jakąś klamerkę strzelić ładną. Do 20. Radek ma jeszcze przez 5 godzin, jest zawodnikiem wieczystej. Jeżeli oglądają nas prezesi, no to wiadomo, tutaj telefon wibruje non-stop. No, Coś tam się gotuje. Czy to się wiąże z tym? Coś tam się gotuje na bank. Ale tak jak mówię, ty nie wyglądasz na człowieka przerażonego... O, masz, zobacz, informacja, akurat jesteśmy tyle czasu, a propos. Michał Pazdan, wieczysta. Tak, że sobie... Live and direct. Wielki transfer. Myślisz, że to na twoja pensja zostanie przesunięta tam w tamtą stronę? Na pewno, no tak. Widzę, myślę, po twojej twarzy, że się zmartwiłeś, że to właśnie jest alokacja środków na inne konto. Że przechodzą. Ale słuchaj, jakby, czy ty masz gdzieś taką tęsknotę za tym, co kończysz, czy jeszcze myślisz, że do 40, jak oczywiście po rehabilitacji sobie... Będziesz jakby dawkował tą radość, bo gdzieś tam sobie pograsz. Co ja w Krakowie mogłem zostać, akurat nie mówię tu o wieczystej, tylko że w innym klubie. Tylko jakby
Historia nogi jest taka, że ja 4 mecze z tym grałem, z kontuzją, czyli miałem krzyżowe, pozwalali, było pozwolone. Jakby, pogłębiałeś. Jakby pogłębiałem, no ale chciałem, no, chciałem ze względu na to, że byliśmy blisko awansu. No i jednak, no, jak byłem w stanie coś dać od siebie, no to robisz, no bo taki masz charakter, a nie, że od razu odpuszczasz i zostajesz w blokach. Ale no, kosztem swojego zdrowia. No i jeszcze być może jakbym wcześniej, no, chociaż też trudno to określić, jeżeli bym od razu po rezonansie, po tym jak mnie kolano zaczęło boleć, odpuścił, to być może tylko by się skończyło na, nie wiem, 6 tygodni naderwane czy coś takiego, nie? A ja 4 mecze zagrałem i w czwartym to już byłem tylko na jednej nodze, uważałem na skręty i tak dalej. Więc no, w tych 3 meczach jeszcze powiedzmy, że dałem 80-90%, no, jak mogłem, jak najwięcej, nawet w jednym gola strzeliłem, ale no, to jednak było za mało, żeby awansować. No i już później, jak zostały 2 mecze, no, to już powiedziałem, no, że bez sensu, nie będę siebie oszukiwał, no bo już kolano nie domaga, a też no, jakby nie daje takiego efektu, nie daje takiej jakości. Myślę, że jakbym nie miał kontuzji, no to nie miałbym problemu, no bo jednak, jeżeli patrząc tylko na statystyki trzeciej ligi, a nie grałem, nie wiem, w ostatnich 3 czy 4 meczach, a jeszcze za trenera Smudy nie wiem, w jednym czy w dwóch, znaczy chyba grałem we wszystkich, ale mówię o pełnym wymiarze czasowym, no to strzeliłem, nie wiem, 12 goli, chyba 11 asist plus minus, no to tak okej, okay nawet, i no i też ja jakby dawałem w jakiś sposób tą jakość, może nie aż taką jak w Anglii, ale... No, ale też dajesz innym zawodnikom. Może o treningu, też boost. No tak, no jeżeli masz zawodników właśnie, którzy chcą i cały czas pokazują i dają cały czas, no to jakby podbijasz tą jakość na treningu i tak dalej. Ale ja już się, no jak nie dałem rady z kolanem, gdzie zacząłem rozmawiać z jednym klubem i się okazało, że mam krzyżowe zerwane, bo wtedy poszedłem i diagnoza była taka, no to wiesz, no bez sensu w ogóle z kimkolwiek dzisiaj rozmawiać albo się zastanawiać, bo no nie wiem, czy wrócę w styczniu, czy w lutym, czy na przykład w grudniu, nie? A chce ci się jeszcze, tak wie, szczerze, wiesz, tak po ludzku? Ja lubię popracować. Chce ci się jeszcze, wiesz, biegać za tą piłką, popracować? To możesz sobie iść, wiesz, na fitness. Porobić sobie coś. No wiesz, ale piłka nożna jest zupełnie inny rodzaj zmęczenia, nie? To możesz sobie pograć z kumplami. Lubię się, no powiem ci, że to nie jest takie kurcze do końca, bo... Możesz przyjść do nas do Lembertowa na piłkę. Bo właśnie takie będziesz gierki. Najlepszy. Takie gierki, okej. Okay. Będę taki, wie, koronę miał, on najlepszy. Będę... Nie zawsze się takie mecze kończą dobrze, bo akurat teraz tam, gdzie chodzę w Pruszkowie choćby na rehabilitację, to gościu właśnie chciał sobie iść pograć. No i Achillesa mu... miał operację na Achillesa, więc... chociaż nigdy nie odmawiam, jak mogę grać, jak akurat jest czas. Ale bardziej tutaj mówię o piłce, żeby wrócić do rygoru. Do poziomu, do rygoru i tak dalej, to dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć, no bo to jest minimum 6-7 miesięcy. No po pierwszej kontuzji w Australii, jak byłem, 9 miesięcy, wróciłem po 9 miesiącach. I to też, no, każdy z fizjologicznego punktu, czy doktor, lekarz, czy fizjo, z którym trenujesz, działasz i tak dalej, powie ci, że takie minimum to jest 9 miesięcy, nie? 8, 7 powiedzmy, no ale to już jest mocny cudzysłowie. A ty jesteś spełnionym zawodnikiem? Bo jak się patrzy, no, na swoją karierę, z kontuzją, to no, robi po prostu wrażenie. No jednak parę lat i prawie 200 meczów w drużynie Championship, to jest solidne osiągnięcie. Reprezentacja Polski, czy mogło być więcej, no to pytanie otwarte. 9 meczów? No 9, ale ja tak mi się wydaje, że było 10, tylko nigdy nie pamiętam tego 10. Ale no może drugie było, tyle na ławce. Może gdzieś po Lwowie grałeś, no nie pamiętam. Na drugi dzień rano. Grali, tak. Że nie pamiętasz 2 dni później. A na ławce było sporo tych meczów. Jak tak sobie patrzysz, czy to może uzupełniające pytanie, czy to nie jest czas na podsumowania, ale... Jak patrzysz wstecz, to myślisz sobie, że to jest to, czego byś oczekiwał od siebie? Moment, gdzie mogłem inną decyzję podjąć, to połowa sezonu w Huddersfield. Że wtedy tą drugą połowę jeszcze byłem w stanie uratować, bo dostałem ofertę z Rotherhamu, gdzie było od Huddersfield, nie wiem, 50 minut, godzinę jazdy. Więc... Ulubiony klub sędziego Howarda Webba. Rotherham? No i tam był trener, który też mnie chciał, nie? No i nigdy tego transferu jakoś nie przycisnąłem, nigdy nie zrobiłem tak, że faktycznie dobra, idę tam. Tylko jakieś obawy miałem, mi się córka wtedy urodziła trochę, chciałem zostać w domu, żeby się nie ruszać jakieś większe dystanse, ale
Ale myślę, że było to do ogarnięcia na spokoju. To był Championship, a później właśnie ta Grecja. Myślę, że można było więcej z Lechem pierwszego sezonu, jak wszedłem, bo mogliśmy mistrza zrobić, a tego to nie udało się. Z Pogonią w pierwszym sezonie bardzo fajnie, jeżeli chodzi o całokształt Costa Runiajcz i jak graliśmy, jak to wyglądało. Australia, no to temat, gdzie dosyć szybko się urwał, bo kontuzja. I to jeszcze w fatalnych okolicznościach? Nie, no to ja w ogóle podejrzewałem gościa, że to było złośliwe. Nie? Ja chciałem go pozwać do sądu, no bo czegoś takiego się nie robi. Nie miałem nigdy czegoś takiego. Nie? Jeżeli jakby oglądacie nas i nie wiecie, o czym mówimy, to Radek dostał wyprostowaną nogą na treningu. Bez bramek była akcja, była gra bez bramek, że gościu wpadł na mnie i był dron. Na każdym treningu był dron. I w pierwszej sytuacji... No tak jak w Veri, nie? Tam był dron, no nie, tam ze słupa był gościu, wchodził na słup, a tam był dron. Jakby dron i słup, to by inne rzeczy. I tam był dron na każdym treningu, że później analiza, jak się zachowujemy i tak dalej, żeby oglądać zawodników. I w pierwszej sytuacji ten dron zadziałał. I to było takie ostrzeżenie, wpadł na mnie, ja coś tam do niego mówię, wymachuję rękami. I okej, się rozeszliśmy. I druga sytuacja, kilka później... On się pakuje, ja lecę w powietrze, spadam, noga, myślałem, że umarłem, myślałem, że jestem w niebie, nie, tak mnie bolało. I sobie wyobraźcie, że już na dronie tej akcji nie ma. I ja mówię, nie, no to jest jakiś spisek, nie, nie wiem, o co tu chodzi. No. A czemu tak twoim... I kiedyś mu życzyłem śmierci temu... Z perspektywy czasu, czemu tak się stało? Że kontuzja? Nie, czemu tak zrobił? No bo był perfidnym UJ jeszcze EM. EM. I złośliwy. A to była pierwsza osoba, którą go poznałem. Którego poznałem na, jak pamiętam, jak wyszedłem z samolotu, to był on. I czasami, ja na przykład mam dwie osoby na świecie takich, których nie lubię, nie? I on jest jedną z nich. A drugą był taki gościu, który drugą zawsze... jest Arek. Ta, Arek od teraz. A drugą jest taki gościu, który zawsze miał suche usta i mnie kopał na treningu, nie? Za dzieciaka. zawsze miał suche usta. Miał takie skórki na ustach i to... Dwóch wrogów. Dwóch wrogów. No i teraz. No da się to zrozumieć, rzeczywiście. Da się, no. Ale wiesz, no, tam nie było bramek i on wpada na mnie, pakuje mi się w nogę, gdzie ja zawsze byłem sztywny, jeżeli chodzi o sytuację, że jakby no, musisz się spiąć, nie? Jeżeli widzisz rywala, no, żeby zasłonić piłkę. No to w tej sytuacji nie wiem. Nie pomogło. Tak, ale ja bym ale on to też może go zdenerwowałeś, bo za często się uśmiechasz. Albo za dużo, może dziurę dostał. Jak nigdy w sobie nie szukałem winnego, po prostu masz respekt do swojego zawodnika, jeżeli jesteś w klubie, bo nawet jak w Anglii tyle lat byłem i pamiętam, jak trener Davis mnie wystawił na pojedynek z takim gigantem, w pierwszym meczu mówi, weź go zablokuj. Mówię, coach, what? A tamten gość miał 2 metry, nie? Taki wielki. I ja patrzę, a on i bieg na mnie. Mówię, nie, no muszę uciec, bo przecież mnie zdemoluje. I ja tylko nogę nastawiłem, żeby on się wywalił, nie? No to złapał, całego mnie zdemolował, tu gdzieś noga rozwalona, ochraniać wywalony i tak dalej, nie? To w Anglii to tak mniej więcej wyglądało. A później, jeżeli chodzi o charakter Anglików, to później miałem takiego gościa, który wpadł mi w nogę, rozwalił mi więzadła w kostce, wszystkie możliwe, 8 tygodni byłem out i później on przyszedł do klubu, nie? I ktoś tam mu powiedział, ty, pamiętasz go, że ty jemu kontuzję zrobiłeś i on tam w bucie. I ja on taki... mówi, tyle kontuzji już zrobiłem. Nie, i on, nie, lepiej. I on mówi, i ten, a ja tak twarzowo, nie, ojojoj, jak mnie bolało i tak dalej, nie? A on mówi... A, okej. Okay. I poszedł. A ja... On mówi, how are you? Are you good? You good? No. Nie, ale w każdym razie, no tamten w Australii, no to mówię, że miałem taki moment, że no, byłem strasznie zły, ale nie wybaczył nigdy, ale no to był taki moment, że trochę się dziwiłem, no, że takie coś na końcu świata, grałem w tylu klubach. I masz swojego Rojakina, tak jak ojciec mam. Halanda. Mam. No tam też było podobne. Ale to jeszcze jakby nie dopełniając odpowiedź, czy jesteś zadowolony ze swojej kariery? Bo to było pytanie, a ja zapytałem. No jeszcze opowiedziałeś 100 pobocznych historii. Tak. Ostatecznie? Wiesz co, na dzień dzisiejszy myślę, że to nie jest koniec, ale no pewne luki są, okay. Które można... Nie, odpowiem ci jednoznacznie tak, nie? Bo a bym oszukał. To ja inaczej ci powiem. Jakbyś... Coś, 10-letniemu Radkowi Majewskiemu podszedł na boisku w Pruszkowie i opowiedział, że będzie miał taką karierę, to co byś powiedział? Chciałbym, żeby mi uwierzył. Chciałbym, żeby... No tak, no bo to nie jest takie proste teraz młodzież. Ja myślę, że to jest trochę test na to, czy powinieneś być zadowolony. Może tak być, no, żebym opowiedział mu historię, ale też trenował tego dzieciaka, też był z nim, powiedzmy, na treningu. Ogólnie ostatnio myślałem, żeby treningi indywidualne, no bo mam, kurs trenerski zrobiłem, B+A i tak dalej, nie? To, żeby robić indywidualne treningi z dziećmi, ale też z nimi rozmawiać, nie? No bo jakiś czas temu jeden z chłopaków z Anglii mnie zapytał, czy ty podczas swojej kariery w Anglii miałeś mentalną pomoc od trenera?
Nie, i tam masz wskazówki, wiesz, no. Czy rozmawiał z tobą, jak nie grałeś, czy rozmawiał, jak grałeś, czy cię mobilizował i tak dalej, nie? I większość odpowiedziała na bardzo niskim poziomie. Że po prostu tam jest robota, masz wykonać i tyle, nie? I nic więcej nie ma. Ale w pierwszych dwóch latach mi dużo pomógł trener, który mnie ściągnął tam, nie? Chciałem cię zapytać na koniec, bo musimy powoli zmierzać jechać do końca. O trenera Smudę, bo powiedziałeś kiedyś, że powinieneś mieć zainstalowaną kamerę w szatni, żeby później te wszystkie jego bonmoty móc spisywać. Pytałem cię o zabawne historie związane z Józefem Wojciechowskim, ale myślę, że z trenerem Smudą było ich znacznie więcej. To jedna z najbarwniejszych historii, postaci w historii polskiej piłki, bez dwóch zdań. I można czasami za niektóre rzeczy się na Franca wkurzać, ale nie sposób jednak nie uśmiechnąć się na samą myśl, kiedy opowiadają, zwłaszcza jego podopieczni o nim, bo tych historii jest całe mnóstwo. To też pewnie kilka takich przeżyć. Tak, ale nie wiem, czy te historie gdzieś tam nie były. No jedna jest dobra, nie wiem, czy to Sławek gdzieś nie opowiadał. No jak przyszedł... Olechu. Nie, to nie. To Olech... Tam graliśmy, pamiętam, że graliśmy z nim. On nie był trenerem, to też fajne. Ale Sławek mu tego nie powiedział. Nie chciał mu psuć. On zamknął drzwi i nie chciał mu psuć dobrego nastroju. Jego... On tam nie był trener. To był Jacek Zieliński już. Tak, Jacek Zieliński. Ale nie, tutaj... jeżeli chodzi o trener, nie, to jak przyszedł Michał Mak, nie, to Wieczystej i on, to nie, opowiadał o tym? Nie. Nie opowiadał o tym? No to jeżeli... Jak znaczy ja nie słyszałem przynajmniej. No to w każdym razie, no to jak Maczek przyszedł do klubu i on tak, wiesz, no wita się, podchodzi, każdemu w oczy patrzy i mówi to Maczka, no a ty tam w tym Mielcu, tam na wsi, jak wam to szło, nie, jak wam to szło, no bo u tego Majewskiego. On tak patrzy na niego, wiesz, patrzy na chłopaków, mówi, co się dzieje, nie? No ale co, no dobrze graliście, tak? I wyglądaliście nawet nieźle, nie? No, wszystko było okej, tylko że on z Łęcznej przyszedł. No to taka historia na początek, ale jeżeli chodzi o... ja tak średnio wspominam, nie? Tę współpracę, no bo od kadry kiedyś mi się zaczęło i ja wziąłem, no to też jest zabawne, wziąłem kilka nerkowców, orzechy takie, no. Takie sobie leżały, nie? I on coś do mnie mówi, co ty robisz? No i przed obiadem, że ty gruby będziesz, jak to będziesz biegał i tak dalej, nie? Ja sobie myślę, no jak, no ty, no, jak? No jak? Jak? On zawsze do mnie coś miał, nie? I przychodził do klubu rano, ja zawsze jestem rano gotowy, trenuję i się nie spóźniam, tak jak wspominałem na początku, nie? A on podchodził do mnie i patrzył, wiesz, tu, czy ma nie czerwony, wąchał mnie i tak dalej, nie? Takie historie, takie trochę dziwne. No i metody treningowe, no też tak, kurczę, nie do końca, no jeżeli chodzi o całość. No, my byliśmy... Metody treningowe? Nie, no powiem szczerze. Nie no... do końca, jakie delikatne ujęcie tematu. No nie do końca. No, ale to trener, który mówił, że spojrzał na kogoś tylko jak schodził po schodach, schodził po schodach i już wiedział, czy on jest dobrym piłkarzem, nie? No widzisz, no i to takie coś, nie? Wiesz, no ja też nie chcę spalić niektórych historii, bo będzie książka. Nie, bo bym musiał sobie to gdzieś chwilę sobie przypomnieć. A w sensie takim, że trochę masz jak z kawałami, że, tak, że boisz się, że opowiesz źle, tak? Tak, nie, no bym musiał sobie przypomnieć jakieś historie, ale... No to jedną to ci pokazuje, jaki trener Smuda był, nie? Albo jak przychodził po meczu i czy my wygraliśmy, czy zremisowaliśmy, no, analizy w ogóle nie mieliśmy i tak dalej, nie? Z trenerskiego i zawodniczego punktu widzenia, no to tak jakby nie do końca okej, okay, no bo jednak potrzebujesz plusy i minusy. A ja ten mecz oglądałem i tak dalej, no. Psycholog to raczej nie... Nie do końca, nie? No i jeżeli chodzi o treningi, no jak my mieliśmy mecz powiedzmy jednego dnia o 15 i tam grasz 70-80 minut i drugiego dnia też grasz mecz 70-80 minut i potem masz interwały albo jeden na jeden na całym boisku, no to nie do końca są takie chyba... metody treningowe, no jeden na jeden na całym boisku, gdzie tak się gra? No weź, nie wiem, no naprawdę, no, nie wiem, gram 30 lat w piłkę od dzieciaka, 20 na seniorskim poziomie i jak było, kocham, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nie? To jeszcze bumerangiem bym rzucił, ostatni raz już naprawdę na koniec. Nie, ale spoko, pytaj, no, tylko jak sobie przypomnę, to do przeszłości, do twojego dzieciństwa i do pierwszego takiego... ważnego meczu, który został w twojej pamięci, bo wiesz, takich rzeczy się nie zapomina, w sensie takim, że zrobiłeś coś ważnego, nie wiem, wygraliście mecz międzyklasowy albo... Dwa mam takie, jeden mam jak... I pamiętasz je, popatrz. Nie, dwa mam takie, jeden mam na Sarmacie, jak padał deszcz i ja te buty dostałem od trenera i on mi dał te buty i ten deszcz padał, ja strzeliłem bramkę i taki byłem, doceniłem gest trenera, a drugi jak wkręciłem z Rożnego i gdzieś tam w gazetach, że wkręcił jak Dejna. Nie? Był turniej taki na Sarmacie, że międzynarodowy, taki dosyć duży i my chyba go wygraliśmy w pierwszym roku. I taki to... rocz, ile lat mieliście? Oj, to 2000...
7-8 musiałem mieć, no może coś takiego, no to już mega, mega, mega dawno. Czyli no. Pierwsza publikacja w gazetach? Tak, w gazetach i byłem taki w szoku. I tata oddał buta wtedy. Nie, nie, nie oddał. I też, ale też pamiętam mecze, jak byłem w Korei Południowej po Mistrzostwach Świata i tam był Freddy Adu, jak go poznałem, nie? I pamiętam takie przebłyski. Freddy Adu, jeżeli oglądają nas młodsi widzowie, to jest to ten zawodnik, którego kupowało się w Championship Managerze. Jak miał 14 lat, to został okrzyknięty największym talentem światowym w futbolu. Talentem piłkarskim i on... Ale życie tego nie potwierdziło. Kontrakt z Nike'em chyba, nie? Tak, w ogóle później się tak zastanawiano, czy on na pewno ma te 14 lat? Tak, nie, ale powiem wam szczerze, jak go widziałem na żywo i wtedy mnie też kręcił, jak baranów wszystkich na boisku. Wtedy pamiętam, że byli zawodnicy tacy... Daniel Szetela też taki był kiedyś przymierzany, nie? Do Polski, no bo graliśmy USA... Argentyna i trzecia drużyna chyba właśnie Korea, nie? I bo Argentyna była, bo a to miało być odzwierciedlenie grupy, a my mieliśmy Portugalię zamiast Argentyny, a Portugalia nie mogła przyjechać i graliśmy z Argentyną. To też pamiętam takie urywki mam, jak to wygląda, dużo ludzi, trybuny, taka wrzawa, nie? To też, to w 2006 bodajże, może w 2003 albo 4. W 2003. Jeszcze przypomniałem sobie, a właściwie ty mi przypomniałeś, widzisz, nie tylko ty masz kłopoty. Nie, bo jak się rozmawia, to się zawsze... Ja też mam problemy z pamięcią, bo przypomniałeś mi, że załatwiłem ci rolę w filmie. No i tak, właśnie chciałem cię zapytać, kiedy... A rozmawiałeś z Tomkiem o tym? Nie, jeszcze nie, ale kiedy jakieś apanarze na moim koncie się pojawią z tego typu? No dzisiaj przyszedłem z Afriko, tak? 10%. Okej, okay. Czyli to mój... Rozumiem, czy jesteśmy na zero. To powiedzcie coś więcej. No wiesz, zadzwonił do mnie kolega, który robił film i powiedział, że do jednej z ról pasuje mu Radek. Jako że to było rok temu, więc ja o tym zapomniałem i Radek mówi do mnie, jak się spotkaliśmy tutaj przedwczoraj, to mówi, wiesz, że ja w tym filmie zagrałem. O ile mnie nie wytną, a ja mówię... W jakim filmie? Bo już zapomniałem, że odbyliśmy rozmowę. A ja powiem ci, wiesz, ile ja się przygotowałem do tej roli, a i tak ją spieprzyłeś. Zobaczymy. Może nie spieprzyłem, ale trochę tej słowa nie były tak, jak... Kogo grasz? Przedstawić. No właśnie tego nie mogę. Bo jeszcze tajemnica. No nie, bo to jest takie, że nie za bardzo możesz, no to jednak umowy podpisałeś. Czekamy. Jeżeli będzie film... I ja w nim będę, to będzie on w przyszłym roku. Ale dobrze się bawiłem, coś nowego dla mnie, zresztą jak już chyba po tych niektórych, chociaż nie wszystkich na pewno, historiach, to wiele rzeczy robiłem też takich pobocznych. Lubisz próbować po prostu. Tak, no i co, ja zawsze mówię, jak się kręci, to jest w porządku albo dobrze. To my też tak powiemy. Tak, ja powiem jeszcze tylko na koniec, bo tutaj nie dostaję co prawda takiej informacji, dostałem ją przed programem, że... Tak jak widzicie, pewnie partnerem programu, a także całego kanału sportowego jest firma XTB, czyli Polska Platforma Inwestycyjna, sponsor GAL KSW. To coś dla ciebie, Radek. Zarazem jeden z największych w Polsce domów maklerskich, gdzie możecie inwestować oraz korzystać z analiz rynkowych. Ambasadorami XTB jest m.in. Joanna Jędrzejczyk, a także znany tobie pewnie świetnie Iker Casillas. I także, jeśli chodzi o naszego partnera, czyli Canal Plus Online, tam w przerwie między rozgrywkami możecie sobie obejrzeć seriale dokumentalne o Rakowie i o Widzewie. Bardzo dobrze zresztą zrealizowane, także zawody żużlowe. Raków potwierdzam. Tak, zawody żużlowe, turnieje WTA. No walczymy o to, żeby Marek Papszun się u nas pojawił. Ostatnio się pojawiło jakieś światełko w tunelu, nadzieja na horyzoncie, ale on jakoś tak zgasła. Także panie Marku, jeśli pan nas teraz ogląda, to proszę odebrać telefon. Człowiek, jest dwóch ludzi w historii futbolu, którzy sprawili, że filigranowi, brylantowi technicznie piłkarze ułatwili życie innym. Leo Messi, Radosław Majewski, aktor, piłkarz i człowiek wielu talentów, stand-uper, restaurator. Nie wiem, jak jeszcze możemy cię... No jak czujesz? No stary, reseller obuwia, kręcasz... A nie gadałeś obuwiu. Kręcasz zrożny. No to powiedz jeszcze. Nie, no jak już i tak koniec, no to... Nie, dlaczego? Ale powiedziałeś, że koniec. Ja decyduję, kiedy koniec. Cały czas... Budki? No. No ale teraz... Nawet zauważyłem, jak wszedłeś. Ale teraz już trudno jest. Z Nike'em zawsze było trudno. Ale ja Easy przez Raula Bravo poznałem, nie? Bo to były pierwsze w 2015. Się tak w to wkręciłem. W Lechu to rozbrykałem. Znaczy rozbrykałem. No rozmuchałem, że nagle byliśmy gdzieś na wyjazdach przed meczami. Ty kupowałeś buty i sprzedawałeś. Tak. Ja lubiłem, jak się kręci, tak jak wspominałem kilka razy. Gdzieś do Chin, Włoch, Ameryki i tak dalej, nie? Rozmawiałem z ludźmi z różnych grupek i sprzedawałem buty Easy. A jak przyszedłem do Lecha, no to tak nie do końca chłopaki o tym wiedzieli, no to był taki czas, że jak siedziałeś na stronie Adidasa,
no to było nas tam z pięciu i każdy brał jakiś dodatkowy telefon, iPada, komputer i tak dalej, żeby te parki wylosować, żeby wylosować, nie? No i kiedyś miałem, znaczy ja do tej pory mam jeszcze takie grube parki, te pierwsze Easy, Piraty, no czy wiesz, no my jest, ja jestem boomerem. Ale młodzi, którzy oglądają, no to kojarzą na 100%, nie? No i sneakerheadzi tak niedługo zwane będą warte razy trzy tego, co właśnie teraz. Teraz ja widziałem, że trochę z ceną, ale nieużywane, nieużywane dużo, dużo drożej. Moonrocki mam nówki sztuki, Turtle Dove'ów tylko nie mam tych pierwszych, takie dla siebie. No i mam z 15 parek, które miałem sprzedać i tak czekam i leżą. No, tak. Marynuje się. Niby tak, znaczy jest trochę gotowy, mi się wydaje, że w tym, nie? No, ale przeprowadziłem się do domu, więc więcej miejsca mam, więc wiesz, gdzieś tam skitrałem i sobie leżą, nie? Ale 30 czerwca, czyli wygasający kontrakt z Wieczystą Radosława Majewskiego i rozpoczął to zupełnie nowe życie wizytą w Futbol i cała reszta. Pierwszy live w Futbol i cała reszta. Pierwszy live. A właśnie, i czemu live pierwszy? Wiesz co? Nie uznaliśmy, wiem, że jak mamy takiego gościa, nie, no to nie możemy ryzykować wycinania materiału. Więc dokładnie. A, że szkoda było, tak? No później byś zadzwonił, byś powiedział, wiesz, wytnij to, a tak to już nie możesz. Nie, ja nigdy. Wiesz co, ja zawsze rozmawiam, no to dlaczego? Nie, nie wiem, po prostu... Jakoś tak wyszło, że pierwszy. Chcieliśmy przetestować, bo wiesz, zawsze, zawsze jak jesteśmy live, to też zgromadzimy od razu jakąś publiczność i ona jakby, wiesz, znaczy live jest ogólnie na YouTubie lepiej widziany. Ja na przykład wolę programy live. No ja też. Ja nie lubię nagrywania programów. A ja nie lubię zerówek, na przykład przygotowywania się i tak dalej. No jest teraz, ma być... A jaka to była dla nas różnica właściwie? Dla nas żadna. Żadna. My nie wiem. No. Dla nikogo to... A czy mnie, ty nie patrzysz na przykład na czat czy coś? Nie, nie patrzyłem na czat, no bo wiesz, chciałem się skupić na rozmowie z tobą, ale... Skupię się, bo jest skupiony tak... Zaraz przeczytamy cały czat. Będziemy się. Teraz właśnie idę, udam się do jakiegoś miejsca odosobnienia i będę czytał czas. Wszystko od nowa, od początku. Nie, tak, fajnie, fajnie, no czyli jesteśmy na zero, tak? Kwita. Tak, jesteśmy, tak, jesteśmy kwita, Radek zagrał w filmie, my mieliśmy gościa. To był Radek zagrał w filmie i zarobi na tym 100 tysięcy złotych, a kituje nas za darmo. Tak, o, na przykład. No. Radek Majewski był waszym naszym gościem, Arek Sitarz. Przemek Rudzki. Dziękujemy wam bardzo i zapraszamy serdecznie na nasze kolejne produkcje. Mamy przetestowany już format live, Futbol i cała reszta. I nie powiedzieliśmy w tej kwestii ostatniego słowa. Cześć.